I on zaczął, jak powiem, majstrować przy włazie, bo musi wyjść na zewnątrz. Nie? No a to skończyło się tym, że się po prostu... Oczywiście nie wyszedł na zewnątrz. Chciał tak, otworzyć właz? Tak, ale to właz jest podwójny, tak? To jest śluza, więc nie miał szans sobie z czegoś złego. Nie? Ta głębokość, to, która jest dla niego bezpieczna, to jest taka głębokość, gdzie on schodząc odkształca się mimo wszystko, ale mówię, ale nie trzeszczy, ale się odkształca. Jak się wynurza, to on się wraca do kształtu i wszystkie też jakby jego parametry są zachowane. Schodząc głębiej, ryzykuje się to, że te odkształcenia, które powstaną, będą już trwałe, że one już nie się nie cofną. I wtedy taki okręt, który się zanurzy głębiej i on wytrzyma to ciśnienie, tak? Ale wynurzy się, już nie będzie do użycia. Okręty podwodne najlepiej jest topić, trafiając w kadłub, tak? Bo ten kadłub, jak mówiłem, ma 3 do 5 cm grubości, on jest naprawdę sztywny i te wszystkie wybuchy obok, tak? One oczywiście są w stanie go zniszczyć, ale muszą być bardzo bliskie. Precyzja torped obecnych, tak, jest taka, że no, trafiają w kadłub. Mają taki zapalnik bardzo podobny do amunicji czołgowej, tak, czyli kumulacyjny ładunek, który przepala dziurę na wylot taką i to wystarczy. Tak. W środku pożar. Tomasz Witkiewicz, cześć. Cześć, Tomasz Witkiewicz, oficer Marynarki Wojennej, były podwodniak. Były podwodniak, czyli dowódca okrętu podwodnego. Tak, dowódca okrętu ORP SEMP, około 7 lat, do 8 praktycznie. Parę lat temu zakończyłem ten etap służby. Obecnie pracuję w takiej instytucji jak Centrum Operacji Morskich. I to tyle na razie. Z jakiego powodu zakończyłeś na służbę na SEMP-ie? No to po prostu wynika z takiego pewnego procesu, jak to w siłach zbrojnych, tak? Czyli żołnierz się starzeje, zdobywa doświadczenia, dorasta. Chce, bądź też powinien awansować. Te etaty na okrętach są oczywiście dla ludzi młodych, także ponadto jest takie też powiedzenie, że dowódca okrętu podwodnego powinien być człowiekiem młodym, tak? W miarę 30-latkiem, bo to są jeszcze ludzie agresywni z natury. Mhm. Podczas tych 40-latek to już jest tak, powiedziałbym, bardziej zdroworozsądkowo myślący. Ja nie twierdzę, że dowódcami okrętów podwodnych powinni być narwańcy, broń Boże, nie? Ale jednak ta ocena ryzyka, tak, jest bardzo ważna i w moim jakby mniemaniu to w pewnym wieku trzeba już po prostu zrobić miejsce młodszym, tak? I to tak się potoczyło u mnie w miarę dobrze, więc nie straciłem kontaktu z podwodnymi, bo przychodząc do Centrum Operacji zostałem szefem takiego wydziału działań okrętów podwodnych, czyli byłem odpowiedzialny za planowanie ich ruchów i szczególnie w tej części podwodnej, czyli zarządzanie przestrzenią podwodną. Także nie straciłem kontaktu, dalej byłem jakby w tej samej dziedzinie, tylko tyle, że już bardziej w dowodzeniu i wsparciu tych działań, które moi młodsi koledzy gdzieś tam prowadzą. Czyli domyślam się, że wygląda to w ten sposób, że siedzisz w jakiejś bazie i kontrolujesz ruch statków, wspierasz ruch i jakieś takie ruchy strategiczne? To aż tak, to nie, że ja to kontroluję. Ja po prostu planuję, też sprawdzam, czy te ich plany są bezpieczne, zarządzam przestrzenią, czyli to jest, można to porównać trochę do kontrola ruchu lotniczego. Tak? Tylko oczywiście z tą dygresją, że no, ruch jest dużo mniejszy pod wodą. Tak? I także dużo wolniejszy. I dużo wolniejszy, tak? Nie dużo mniejszy, więc to wszystko dzieje się troszeczkę spokojniej. Mhm. Wiesz co, chyba chcę zacząć też trochę od początku. Jak to się w ogóle stało, że ty stwierdziłeś, że będziesz służył na okręcie podwodnym? Bo to jest takie... niedużo osób w Polsce robi takie rzeczy. Więc to jest dla mnie ciekawe. Jak to się stało, że akurat ty wylądowałeś na okręcie podwodnym? No to jest przypadek zupełny, bo nigdy nie chciałem być podwodniakiem, tudzież podwodnikiem, bo są dwa słowa używane. Nie chciałeś, czy nie planowałeś? Nie planowałem i nie chciałem, tak? Okay. Tak trzeba powiedzieć. W szkole, gdy byłem w Akademii Marynarki Wojennej, to takie 5-letnie studia magistersko-inżynierskie, pisałem pracę z rakiet, tak? Czyli chciałem być żołnierzem czy też marynarzem służącym na okrętach rakietowych, czyli takich, które są właśnie szybkie, agresywne, no, powiedziałbym, widowiskowe również, tak? Bo to strzelanie rakiet jest widowiskowe. To się nazywa niszczyciel, o tym mówisz? Nie, aż tak. Nie. No, to były okręty rakietowe, czy kutry rakietowe, potem okręty rakietowe. No, w tej chwili to się wszystko gdzieś tam przesuwa w kierunku większych jednostek. Być może, jak wszystko się dobrze powiedzie, to będziemy mieli fregaty rakietowe niedługo, więc takie były moje plany. W związku z czym nawet powiedziałbym, te kwestie uczenia się broni podwodnej były traktowane troszkę po macoszemu przeze mnie.
pochwalę się, że dotarłem kiedyś aż do komisu z tego przedmiotu, tak? Czyli egzamin komisyjny, ale jak to wiadomo na studiach, jak student już dojdzie do komisu i go zdany, to wtedy ma większą wiedzę 3 razy od tych, którzy podeszli za pierwszym razem. Bo się musiał przyłożyć. Bo się musiał w końcu przyłożyć, także to tak się ten, ale byłem na pewno zaskoczony tym, że trafiłem na Orła, tym bardziej, że na ORP Orzeł, tym bardziej, że tam było paru innych kolegów, którzy gdzieś tam sobie to planowali. Niemniej jednak to był taki czas, kiedy wchodziliśmy do, już widzieliśmy praktycznie, wejdziemy do NATO, a był także taki program przejściowy między NATO, a tym byłem układem warszawskim, taki Partnership for Peace, czyli Partnerstwo dla Pokoju. I ten Orzeł wtedy był bardzo mocno zaangażowany w takie właśnie współprace międzynarodowe. To też nie wszyscy wtedy chcieli taką pracę, wysiłek podjąć, bo to się wiązało z angielskim. Ten angielski już u nas był taki sobie, powiedziałbym, różny, więc mój też nie był rewelacyjny wcale. Nie powiem, że byłem tam jakimś super anglistą, ale tak się stało, jak się stało, więc jak zszedłem pierwszy raz na ten okręt podwodny już jako załogan właściwie, bo wcześniej byłem oczywiście, widziałem, z czym to się, jak powiem, wiąże, no to byłem troszkę przerażony, no bo to jest plątanina rur, metal w metalu i tak dalej. To się tak kojarzy książka Terry'ego Pratchetta, bodajże Świat Dysku, to jest taka, gdzie jest tam taka społeczność, która żyje w monecie, one penny, tak, i oni są przez innych oceniani jako, że ci, co żyjący w metalu, nie mogą być normalni, tak. Ja to właśnie było moje skojarzenie, tak. Żyjący w metalu nie mogą być normalni, nie? Bo to jest naprawdę życie w metalu, taki kornik, tylko że w metalu. Ale z czasem to przerażenie minęło u młodego człowieka, bo mówimy o wieku lat 25, więc właściwie lat 5-4, więc jakby nie patrzeć, to jest człowiek młody, jeszcze pełen różnych, niekoniecznie prawdziwych ocen świata. I z czasem jakby no, tak się człowiek, powiedziałbym, i przyzwyczaja, i trochę powiedziałbym, może takie słowo mocne, no to trochę zakochuje w tym, co robi. Do tego się dołącza jeszcze taka sprawa, jak to, że reszta marynarki, czy też reszta sił zbrojnych traktuje te podwodne tak trochę jako, i to jest takie słowo, którego nie lubię, tak? Czyli elitę taką, tak? Ona, mi się nie wydaje nic, żeby tak było, że to byłaby elita, nie? Bo to to się nie bierze z nazywania, tak? Tylko, że to jest dla wszystkich innych obce, więc jeśli coś jest obce, nieznane, to się to traktuje albo bardzo, albo się odpycha, albo się uwielbia, tak? Więc reszta tej społeczności wojskowej zawsze nas traktowała podwodniaków jako takich specyficznych, ale takich pozytywnie specyficznych, mam nadzieję. Czyli nie byliście jakimiś takimi wyrzutkami, tylko raczej... Nie, no raczej nas mówią, że u was to jest jeszcze gorzej, tak? No bo ci, co mieli pojęcie o okrętach, to wiedzieli, że u nas faktycznie warunki bytowe tej załogi w morzu i tak dalej są dość różniące się od innych okrętów, a no to sam fakt, że się schodzi pod wodę, zanurza się i się jest w tej puszce wewnątrz. No i to ze sprawy, ale to też scala to środowisko, tak? Tak troszeczkę jak żeglarze na dużych żaglowcach, tak? Też w obecnych czasach są unikalni, tak? I też mają specyficzne takie swoje podejście do relacji międzyludzkich. W związku z czym to wzmacnia potem też to takie poczucie, jakby takiego powiedziałbym, identyfikacji z tego, że się jest akurat w takiej grupie dość wąskiej, zresztą jak wspomniałeś na początku, no bo to podwodniaków jest powiedzmy setka, dwie, tak? Więc to nie jest dużo. Wy mówicie na siebie podwodniaki? No i tu są dwie szkoły, tak? Mam takiego kolegę, zresztą starszego, lat mojego przełożonego kiedyś, który jest takim czołowym szradzistą w Polsce, w sensie jakby twórcą takich rzeczy. I on kiedyś, i też dzięki temu też dobrym lingwistą zawsze był, więc kiedyś zadał takie pytanie nawet na stronie oficjalnej słownika PWN, która z formy jest poprawna. Podwodniak czy podwodnik, tak? Mi się ten podwodnik kojarzy trochę z rosyjskim takim słownictwem, więc ja używam podwodniak, nie? Ale nie obrażam się i też nie neguję tej drugiej formy. Akurat mój kolega był zwolennikiem tej drugiej formy. Podwodnik. No, podwodnik. I słownik odpowiedział mu, że właściwie tak patrząc na to z punktu widzenia konstrukcji słów i tak dalej, no to jedna i druga forma ma uzasadnienie, może być poprawna. I poradził, żeby zapytać to środowisko, którego to dotyczy, nie? I przyjąć formę dominującą. No i w tym momencie problem zatoczył koło, no bo pytanie było ze środowiska, więc środowisko siedzieli pół na pół, więc, więc to tak jak rękoma ręcyma, tak? Jest oboczność taka, to jest oczywiście oboczność, ale są dwie formy, które są tak samo popularne i to zależy już tylko od tego, kto na początku swojej kariery, z jakim słownictwem się spotkał chyba, tak to bardziej. Zaciekawiło mnie to, co mówisz o relacjach międzyludzkich. To rzeczywiście tak musi być, że jeśli płyniecie pod wodę, jesteście tam zamknięci i zdani tylko na siebie i to też zawsze się wiąże chyba z jakimś niebezpieczeństwem. Jeśli jesteście pod wodą, to już świadczy o jakimś takim delikatnym zagrożeniu.
Raczej to zagrożenie jest takie samo jak właśnie na okręcie takim też na wodnym, bo tam też są różne, powiedziałbym, niebezpieczne działania, tak? I to tak trzeba traktować, że ta załoga zawsze się scala, będąc w morzu. Dlatego no, najfajniej jest, kiedy ta załoga w tym morzu może być jak najwięcej, tak? Bo to ją cementuje. Na podwodnym to jest jeszcze o tyle jakby łatwiejsze, że podwodny wychodząc z morza, zanurzając się, jest faktycznie odcięty od świata. Tak? Nie mamy dostępu do łączności, tak, również z tą wojskową jest, tak powiedziałbym, inaczej, bo to jest taka łączność taka w pewnych tylko konkretnych przedziałach czasowych, tak, i w związku z tym załoga jest też mocniej, powiedziałbym, ściśnięta ze sobą, tak, nie ma, przynajmniej na Kobenach, tak, nie było poszczególnych kabin osobnych, tylko wszyscy właściwie w jednym przedziale, co sprawia, że trzeba być no, tolerancyjnym, wyrozumiałym, tak? Mieć trochę cierpliwości, też trzeba mieć taką zdolność do nieroztrząsania jakichś problemów, tak? Odkładania ich na później, bądź też rozwiązywania bardzo szybko, tak to nazwę, tak? Czyli albo czegoś nie możemy rozwiązać w morzu, to rozwiązujemy to na część portową, albo załatwiamy to na morzu bardzo szybko i przechodzimy dalej. Nie ma miejsca na obrażanie się, nie, jakieś fochy tak zwane. Tak. Bo na bieżąco cały czas musicie. Tak, bo na bieżąco cały czas. Tak, i na podwodnym faktycznie jest tak, że każdy zależy od każdego, czyli nie ma takiego mniej ważnego członka załogi, tak to nazwijmy. Bo każdy gdzieś tam jakiś zawór musi dokręcić, przekręcić, tak, za to się odpowiada. I każdy ma na tym podwodnym parę funkcji. Tak. Nie tylko na przykład kucharz nie jest tylko kucharzem, tak, ma również kilka innych zajęć. Ale więc, też gotuje. Jakby, no oczywiście. Jeśli nie będzie gotował, to no, ludzie nie będą mieli co jeść. No i robi to w korytarzu takim, który jest niewiele większy, a może właściwie taki sam jak stół, przy którym siedzimy, więc, więc ma... I wszyscy tam jeszcze chodzą po drodze przez to, nie? Więc ma ciężki kawałek chleba. Więc to wszystko spaja i te wspólne gdzieś tam przebywanie w takiej małej przestrzeni, to no mówię, mi się zawsze kojarzy z takim żaglowcem, bądź może trochę z jachtem takim większym. No, że mając mało przestrzeni i dużo czasu, wbrew pozorom, no to trzeba sobie znaleźć przyjemność obcowania ze sobą, tak to nazwę, tak? Trzeba się po prostu polubić, nawet jak się kogoś nie lubi, to trzeba go polubić, a tak powiem. Tak? Mm-hmm. I to jest czasami, co musi być skomplikowane, ale... Zdarzało się, że ktoś nie pasował, tak, do takiego środowiska ale to przeważnie sam, widząc, że nie pasuje, gdzieś decydował się zmienić sobie przydział. No zdarzało się, tak? I to też jest naturalne, bo też nie wszyscy się do tego rodzą. Aczkolwiek ja też nie jestem jakimś tam zwolennikiem teorii, że to trzeba być wybranym przez siłę wyższą, żeby być podwodniakiem. Mm-hmm. To podobnie jak, nie wiem, z górnikami czy z kimś innym, tak? Ci, zawodami, które wykonują ludzie, właściwie też przypadkowi na początku, tak? A potem jak byłem nowym doświadczeniem, nowym się profesjonalistami, to oswajają to niebezpieczeństwo i właśnie to jest też ciekawe z górnikami, bo nas często odwiedzali, i oni by się nigdy nie zamienili z nami na pracę, a ja też nigdy z nimi. Także to niebezpieczeństwo znane, oswojone jest, może nie jest, ale wydaje się mniejsze, bo wydaje się, że go nie ma. Czyli teraz byś się już nie zamienił na pracę na okręcie na wodnym? Teraz to już jestem za stary na okręt. Ale wtedy? Wtedy to bym się nie zamienił. Czyli szybko się dosyć przyzwyczaiłeś do tego, że jednak jesteś podwodniakiem i już nie chcesz... Tak, tylko że to też gdzieś system czasami... System czasami jakby wymuszał takie zmiany i też jest parę przykładów karier takich, osób, którzy zaczynały karierę na podwodnych okrętach, a skończyły na przykład na fregatach. Także to nie jest złe, to nie jest niemożliwe. I w wielu marynarkach, na przykład w niemieckiej, tak jest, że właśnie jednym z naturalnych, taka naturalna droga jest, że dowódca okrętu podwodnego, człowiek młody, taki właśnie, jak mówiłem, 30-parolatek czy 30-latek, starzeje się i zostaje później dowódcą fregaty. Tak? I on ma wiedzę o podwodnych, a ma też już podziałem pewną dojrzałość, pewną decyzyjność i się sprawdza doskonale jako dowódca fregaty, czyli okrętu dużo większego, ale też innego, o innej specyfice. Więc to nie jest tak, że ktoś jest skazany na podwodne od początku do końca. Mhm. Zastanawiamy to, co powiedziałeś z komunikacją, że nie macie za bardzo dostępu do komunikacji albo macie tą komunikację w jakichś określonych godzinach w ciągu dnia. To jest tak, że właściwie... Nie powinno być w ogóle takich kwestii jak dzwonienie, nie wiem, po telefonie komórkowej z okrętu, tak, to od tego zacznijmy. No nie jednak prawda jest taka, że czasami, kiedy to nie jest wykonane zadań bojowych, tylko jakichś szkolnych, jest się blisko lądu, to nieraz jest na to zgoda, żeby się gdzieś tam połączyć, tak, bo złoganci komórki oczywiście mają, tak, mają jakieś tam swoje łączności.
I wtedy na komórki takie zwykłe, to smartfony? Takie zwykłe, jeżeli okład jest wynurzony, tak, no to można sobie tam, powiedziałbym, porozmawiać, bo coraz bardziej. Kiedyś to było bardzo mocno zakazane i dalej jest zakazywane w czasie jakichś, powiedziałbym, zadań typu, powiedzmy, jakieś konkretne ćwiczenia, czy zadania jakieś bardziej bojowe takie, gdzie niekoniecznie chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że okład jest w morzu i coś robi. Ale w takim zwykłym szkoleniu, pływaniu gdzieś tam po mili pomiarowej, na przykład określaniu jakichś tam manewr, elementów ruchu okrętu, to oczywiście jest tolerowane, tak to nazwijmy. Mhm. Co więcej, są takie marynarki, które w tej chwili już nawet na podwodnych montują specjalne wyjścia do na przykład Holendrzy, Niemcy, że okręt zanurzony ma możliwość, ze zgodą dowódcy, załogancie ma możliwość podpięcia się pod maszt peryskopu i połączenia się z rodziną, tak? Jeżeli to nie zagraża zadaniom wykonywanym. Bo to wykluczenie takie cyfrowe, takie medialne, staje się problemem przy naborze młodych ludzi, tak? U nas to oczywiście jeszcze nie jest aż tak widoczne, ale w wielu flotach krajów zachodnich, tak? Ludzie, którzy mają spędzić tydzień bez Twittera, Facebooka, no wpiszmy co chcemy, no są jakby tak niekomfortowo się czują, że rezygnują z takiej służby. No to jest w pewnym sensie takie pójście do więzienia na jakiś czas. No tak, to jest wykluczenie cyfrowe, tak? I coraz bardziej no widzimy, ile my sami spędzamy czasu z komórką w ręku. Ja też się łapię na tym, że zbyt dużo spędzam, ale no mamy ten cały świat w ręku właściwie dzięki komórkom. Możemy, oczywiście rozsądnie z tego korzystając, możemy dojść do wielu ciekawych informacji. I to sprawia, że no spędzenie paru dni lub tygodni nawet bez jest no wykluczeniem gdzieś tam, no bo ktoś niknie, tak? Na ile najdłużej się wypływa na okręcie podwodnym? No teraz to jest w ogóle, tak powiedziałbym, pytanie to troszeczkę już trudne, bo nasze okręty podwodne, jedne się skończyły, czy zostały wycofane, tym kobeny, na których służyłem na koniec mojej służby. Ale jeden został z tego. Został jeden, czyli orzeł, dość duży okręt, więc tam to jest możliwe na dłuższy czas. Nie opowiem na to pytanie konkretnie, ja powiem, na ile ja byłem na przykład najdłużej. Tak? Więc, dobra. Mój najdłuższy rejs okręty podwodny właśnie takim orłem to było prawie 50 dni, tak? Z tego 20 dni w zanurzeniu. Kobeny, które mieliśmy, czyli takie okręty dość małe, tak? Bo to orzeł ma 3000 ton wyporności, te miały 500 ton. Chodziły na przykład na Morze Śródziemne, na misję taką natowską. Takie wyjście trwało pół roku na przykład. Z tym, że oczywiście były porty, były fazy portowe, były patrole, tak? I te patrole trwały około 3 tygodni. Maksymalnie 3 tygodnie, tak? Więc, czyli te okresy liczysz pomiędzy od wyjścia z portu do powrotu z portu. No dla marynarza, przynajmniej dla takiego marynarza wojennego w Polsce, wyjściem w morze jest wyjście z własnego portu, czy z Polski właściwie, tak? I jeżeli nawet wyjdziemy do portu, nie wiem, niemieckiego, brytyjskiego czy innego, tak? No to dopóki nie wrócimy do naszego, to jest cały czas jakby wyjście w morze, tak? Zdarzały się na przykład wyjścia też kilkumiesięczne do ośrodków treningowych. Powiedzmy 3 miesiące, 4 miesiące do na przykład do takiego ośrodka FOST w Plymouth, czyli to jest południowa Anglia, no właściwie Devonshire, czyli tam południowo-zachodni kraniec Anglii. I tam na przykład okręt był w porcie, spędzał cały ten tydzień roboczy od poniedziałku do piątku w morzu jako partner do ćwiczeń, jako taki zając, tak to nazwijmy, który był ganiany przez wszystkie fregaty, jakie tam były szkolone w tym czasie. Wracało się na weekend do portu, odpoczywało, tak, chwilę i znowu w poniedziałek, czwarta rano wyjście w morze, tak. No i tak to tak przez 3 miesiące trwa taka aktywność, więc... Możesz mi powiedzieć, jak wygląda dzień na takim okręcie podwodnym? Wydaje mi się, że to jest taka, sam powiedziałeś, że na początku jak tam wchodziłeś, to jest, wchodzisz jak do takiej monety, mnóstwo rur, mało miejsca i te okręty, na których ty pływałeś, też nie są jakieś super duże, nie? Więc funkcjonowanie tam cały dzień, typu 16 godzin, musi być... No to nie jest 16 godzin, to jest sami, powiedzmy, 5 dni, czy tam tydzień, czy 2 tygodnie, dzień po dniu i to się na okręcie śpi, tak, na takiej przestrzeni, no powiedziałbym 5 na 2 metry, tak? Są łóżka, czy szkoja. 16 godzin, mówię, w ciągu dnia później śpisz i następne 16 godzin. No nie, właśnie nie, bo to jest tak, że na okręcie jest system wachtowy, tak? Czyli są albo 3, albo 2 zmiany wachty i albo się pracuje w zmianach 6 na 6 u nas na naszych okrętach, czyli 6 godzin jest na stanowiskach, 6 godzin ma się na spanie, czy w ogóle na szeroko pojęty odpoczynek, tak? W tym jedzenie posiłków, tak?
albo jest to system, oczywiście dla nas ciekawszy, tylko nie zawsze możliwy, trzywachtowy, czyli 4 godziny na stanowiskach, 8 godzin przerwy. Ale oczywiście ta przerwa to nie jest przerwa, bo tam są ludzie wszelkiego rodzaju ćwiczenia, alarmy ćwiczebne. No jak się tak czasami zdarzy, to można być 20 parę godzin na nogach bez grama snu. Wracając do pytania, które zadałeś na początku, no to jest monotonia taka. Ustabilizowana monotonia, przerywana posiłkami, które są no, głównym wydarzeniem dnia, tak? I tutaj bardzo dużo zależy od tego inwencji kucharza. Tak? Czyli kucharz musi tam być uwielbiany. Musi być dobry, tak? Musi być dobry, bo a nie zawsze był, tak? Bo czasami zdarzali się tacy, którzy nie mieli tego talentu, ale było kilku takich, którzy byli mistrzami, tak? Moja żona była, z tego czasu nawet zazdrosna, jednego z nich mówi, słuchaj, no, ja nie mogę rywalizować, jak ty mówisz, ale mój kucharz na okręcie to robi to tak, nie? Co się działo, jak kucharz nie był dobry w gotowaniu? Miał duże problemy od załogi? Nie, to gdzieś starano się go wyedukować, pomóc. No, na szczęście zawsze na tym dywizjonie, czy na tej takiej jednostce, która grupuje parę okrętów, czy grupowała parę okrętów, no było kilku lepszych, kilku gorszych. To więc ci gorsi się mieli poduczać od tych lepszych, co też się działo. Też załoganci czasami odkrywali w sobie pasje kucharskie, tak kulinarne, bo każdy w domu coś tam gotuje. To nie jest tak, że wszyscy są nagle tylko i wyłącznie konsumentami. Niektórzy naprawdę potrafili gdzieś tam jakieś wprowadzić nowości do tego jadłospisu. Ale też zdarzyło się raz czy dwa, że kucharz, który był gdzieś tam przewidziany, że będzie kucharzem, się nie sprawdził, został gdzieś tam potem przeniesiony na jakieś inne stanowisko, nawet poza dywizją, także... Jak z każdym innym stanowiskiem, tak? No, nie, to nie jest tak, że 100% się sprawdza i 100% przychodzi i jest do końca swoich, powiedziałbym, dni na dywizjonie czy na okrętach, bo naprawdę to jest statystycznie niemożliwe, żeby mieć 100% jakby... W żadnej pracy. Dokładnie, tak. To się nie dzieje także, żadnej pracy. Czyli tak jak wszędzie. To też jest tak, że ktoś może nie mieć predyspozycji do bycia na okręcie, a może mieć świetne predyspozycje do bycia w innym miejscu, tak? I ja znam takich przypadki, że osoby, które sobie nie radziły totalnie, w innych stanowiskach odnajdowały się i byli chwaleni aż tak, że mieliśmy nawet telefony, pamiętam kiedyś z Warszawy na temat takiego oficera, który odszedł właśnie z okrętu do Warszawy i jak myśmy go wypuścili, tak, że on jest tak cennym pracownikiem dla was. No dla was jest, a dla nas już nie był, bo widocznie nie miał do tego, nie wiem, talentu, predyspozycji, gdzie indziej się sprawdzał. Tak? Czyli możliwe, że też to, że zamknięcie na okręcie mu jakoś nie służyło, co? Nie wiem, to też czasami są, no tak jak każdy człowiek, jeden lubi pracować z kimś i inny woli być specjalistą, mieć swoją wąską działkę, tak, jeden lubi być od wszystkiego, drugi lubi mieć tylko specjalizację. No na okręcie podwodnym trzeba to połączyć, bo mówię, są wąskie specjalizacje, te, które są nominalne, tak? Czyli te takie, które są opisane etatem, że tutaj jest jakiś hydroakustyk, łącznościowiec i tak dalej. Ale każdy z nich jeszcze musi mieć wiele innych umiejętności, które są takie ogólne i każdy z nich, nie wiem, no, poczynając od sprzątania, gdzie jedyne okręty, gdzie oficerowie stopnia kapitana mieli wyznaczone rejony do sprzątania, tak? W sensie odpowiedzialni byli za porządek w jakimś tam konkretnym miejscu okrętu. No bo na okręcie takim typu Koben, 24 osoby, w tym dowódca. No, dowódca był zwolniony na szczęście, tak? No, ale do tego etapu trzeba dojść. Tak? A do tego trzeba dojść, trzeba sobie zasłużyć. Tak, no, ale dowódca w ogóle jest poza troszeczkę tym, bo to zawsze mówiłem, że to okręt składa się z trzech części. Z dowódcy, załogi, okrętu właściwego, tak? Więc to jest tak, i to jest prawda, bo to są jakby trzy elementy, które muszą ze sobą współgrać, no i... Czyli jesteś traktowany trochę na takim pedestale, bo powiedziałeś, że... Byłem, bo to już mówię, w 2000... Tak, ja się odnoszę do przeszłości. Pięć lat temu się już ta moja służba na okręcie zakończyła. Tak, dowódca jest takim małym, lokalnym bogiem, tak? Oczywiście, nie każdy jest takim lokalnym bogiem pozytywny, bo niektórzy są nielubiani, tak? No, trzeba sobie ten szacunek jakoś tam wypracować. On musi być chyba wypracowany, może nieźle powiedzieć, zacząłem. To czasami są takie dziwne, to jest moja taka opinia, powiedziałbym, prywatna, że różne rzeczy mogą sprawić, że załoga podziwia swojego dowódcę albo go lubi, tak? Załoga lubi mieć dowódcę, który jest czymś najlepszy, tak? I różni dowódcy, moi koledzy, byli w różnych sprawach najlepsi, tak? Byli tacy, którzy potrafili, nie wiem, byli spaliłymi piłkarzami, tak? Byli tacy, którzy byli dowódcami, byli tacy, którzy mieli wiedzę na przykład militarną, byli tacy, którzy mieli wiedzę inną. Oczywiście ten jakiś tam poziom taki, jaki powinien być, to każdy z nich miał, ale mówię o tych takich czubkach wybitności, tak? Gdzie byli dziedziny, w których byli naprawdę gdzie się wybitni. Wyróżniali. Tak, no i każda załoga mogła powiedzieć, no nasz najlepiej gra w piłkę, tak? Ale nasz dobrze tańczy za to, nie? Na przykład. Nie? To też jest kwestia charakterów, to też trzeba mieć...
ale to chyba jest w każdej chyba marynarce, że dowódca załogi musi jednocześnie być odcięty trochę od tej załogi, bo jest jednak przełożonym i musi też jakby egzekwować pewne rzeczy, ale też nie może się odciąć i powiedzieć, że jestem... ponad wami. Ponad wami. On musi być załogą, a jednocześnie nie pozwolić sobie, żeby ta załoga jakby... weszła mu na głowę? Weszła mu na głowę, ale też żeby był traktowany tak samo jak każdy załoga. To tak, bo to musi być i z nimi, ale troszeczkę też obok, tak? Na szczęście jest takie instytucje jak zastępca dowódcy, który ma być tym właśnie bulterierem, tak to nazwijmy. Tak? I to jest ten zły, tak? To jest ten zły człowiek, to określenie. On tam jest najbardziej zaangażowany w proces, powiedziałbym, wszelkiego rodzaju wymuszeń, tak to nazwijmy. Podejmowałeś czasami jakieś decyzje i właśnie prosiłeś tego bulteriera, żeby on to wykonał, żeby nie... Nie. Ja akurat nie miałem takiego problemu. Ja powiem szczerze, bardzo lubiłem... może nie lubiłem, ale jak już miałem jakieś decyzje podejmować i coś załodze powiedzieć, to robiłem to sam. Mhm. Czy one były dobre, czy złe, to robiłem to sam, bo to się jakoś tak w moim wyobrażeniu, jak dowódca powinien działać, to tak właśnie to sobie wyobrażałem. U mnie zastępca, miałem kilku, tak, i chyba trzech w mojej karierze, byłem ten dowódcą dość długo, więc miałem ich trzech. No też byli różni, tak? Ale miałem takiego jednego, który by mi, jakby mnie nie było, to by był, podwodziłby jeszcze lepiej niż ja chyba. I został dowódcą później okrętu. Ale zawsze miałem szczęście, że oni zawsze pracowali jakby też na mnie. No, bo to dowódca jest o tyle dobry, jak team, który go wspiera, czyli załoga, która pracuje na jego sukcesy. A z kolei dowódca powinien dbać o załogę na zasadzie, że skoro wy jesteście moimi pracownikami, dzięki wam ja jestem tam, gdzie jestem, to ja teraz postaram się, żeby wam również było dobrze ze mną, tak? I powinien promować swoich ludzi do wszelkiego rodzaju lepszych, powiedziałbym, miejsc, czynności, stanowisk. I to znowu jest dylemat, tak? No bo jeżeli mamy takiego wybitnego podwładnego, który jest świetny w swojej robocie, no jeżeli się go awansuje na inny okręt czy do innej komórki, no się go traci. No i trzeba też się z tym pogodzić, tak? Że fakt, że ktoś jest dobry, nie może go ograniczać, że jesteś tak dobry, że jesteś niezastąpiony, tak? Mhm. I w związku z tym nie pójdziesz gdzieś tam, tylko bo jesteś za dobry, bo to będzie strata. No niestety, tak to nie działa, więc... A tutaj przychodzą wojskowi, którzy czasami mówią właśnie, że ktoś nie chciał ich gdzieś puścić, bo uważali za dobrych i nie chcieli, żeby poszli właśnie do innej jednostki. No i to jest trochę nieszczęście, tak? To jest trochę nieszczęście, bo... no ja powiem inaczej. Ja miałem taki przypadek, że chciano ode mnie wziąć żołnierza, którego uważałem, że jest niedobry. Tak? Że jest niedobry, że jeszcze nie umie na tyle, na ile powinien umieć, że jeszcze sobie, tak powiedziałbym, nie zasłużył na to. I jakieś tam były z nim jakieś problemy i właściwie gdybym go oddał na ten inny okręt z awansem tam, to no, chodziło o pewnego podoficera, to byłbym szczęśliwszym człowiekiem w sensie służbowym, bo nie miałbym problemu. Nie? Ale ja powiedziałem, słuchajcie, nie, mówię, ja wam go nie oddam, bo się bym wstydził za niego, że powiecie mi, ale mi oddałeś takiego ananasa, tak to nazwijmy. Nie? Więc tak. jak ja już go wyrzeźbię tak, jak będzie na wzór żołnierza, tak, jak on już będzie miał wszystko, co powinien mieć, to wtedy tak. Nie? I nie do końca jestem przekonany, że odniosłem sukces w tej materii, bo chyba nie. Niektórych się nie da wyszkolić. Się rozstaliśmy jakoś tam, wprawdzie może bez gniewu, ale to był długi proces. No nie wszystkie się da wyszkolić, ale mówię, to też wynika nawet nie ze złej woli, tylko czasami właśnie z takich cech, o których sobie nawet nie zdajemy sprawy, że je mamy, tak? Albo że ich nie mamy. Albo po prostu wy we dwójkę się źle dogadywaliście z innym. Nie. Bo akurat to była taka sytuacja, że ja byłem jakby troszeczkę nawet poza... znaczy... To nie było tak, że bezpośrednio ja musiałem jakby czerpać jakby z jego pracy, bo no była mi z nami jeszcze tam parę osób, które byli przełożonymi, tak, więc im też to nie pasowało, tak, okay. Ta współpraca, więc to nie tylko, że ja kogoś nie lubiłem. Nie, co więcej, prywatnie i tak powiem koleżeńsko i tak dalej, bardzo lubiłem człowieka, nie? Ale to się tak czasami zdarza, że trzeba się rozstać. A z kolei, no, sporo osób właśnie gdzieś tam z czego byłem zawsze dumny, mówię, że gdzieś tych kilku moich podwładnych poszło na jakieś stanowiska wyższe, czy też dogoniło mnie na przykład gdzieś tam w swoich tych osiągnięciach. No i to jest fajne, bo to tak człowiek mówi, no... To o tobie bardzo dobrze świadczy przede wszystkim. A czyli to nie tylko o mnie, bo też wiadomo o tych osobach, no ale o mnie może w tym, że nigdy nie utrudniałem nikomu, jak ktoś chciał się gdzieś tam przenosić, czy rozwijać, a też zawsze miałem dobry kontakt chyba z moimi podwładnymi, więc jak wracam do tego pytania, o którym mówiłeś, że ten szacunek i tak dalej, to chyba właśnie wynika z takiego chyba uczciwego stawiania sprawy, tak? Bo jak ktoś uczciwie mówi, że jest tak albo
tak jak jest, o tak może powiedzmy, mówi prawdę i stara się nie kręcić jakiś i też ponosi odpowiedzialność, jest gotowy, no to wtedy nawet najgorsze wydarzenia, czy najgorsze decyzje przechodzą, bo, no bo też jak dorośli ludzie, wiemy, że niekiedy coś trzeba zrobić. Tak? No jest to typowy przykład, to są wszelkiego rodzaju jakieś obciążenia typu służby. Tak? No, jeśli ktoś, nie wiem, się rozchorował i jest nagle do obsadzenia służba w Wigilię, tak? Zjenacka, tak? Czy w Sylwestra, tak? To ktoś to musi wziąć. Tak? I to nie jest to, że ktoś sobie wymyślił, że ja ci daję za karę, tylko mówię, no słuchajcie, no, kto może? Taka jest sytuacja. Pytanie pierwsze było takie zawsze, kto może, tak? I często, gęsto, z czego byłem bardzo zadowolony, ktoś mówi, tak, no ja mogę, tak? Wiadomo, że nikomu to nie pasuje, tak? A ktoś mówi, no ja mogę, nie? A jeżeli nie było chętnych, tak, tak zwanych, tak? Ktoś mówi, no nikomu nie pasuje, mówię, no dobra, no słuchaj, jakieś tam powody, czy ty będziesz miał to zadanie, tak? No i wtedy też się spotkałem z, jakby nigdy z czymś, że ktoś mi powiedział, no dobra, wezmę, a potem, nie wiem, poszedł na zwolnienie lekarskie, tak? No na szczęście takich skutków nie miałem, więc... To musi być ciekawe bardzo doświadczenie. Jeśli jesteście zamknięci, ja to nazwę to, że jesteście zamknięci w puszce, chociaż nie wiem, czy to jest... Okej, jest to puszka. To w pewnym sensie jesteście totalnie zmuszeni do tego, żeby właśnie polegać na sobie i to też musi bardzo fajnie tworzyć taką współpracę pomiędzy teamem. To jest coś, czego pewnie ciężko jest tego doświadczyć w jakimś innym środowisku. No, to jest takie pojęcie kolegi z okrętu, tak? Kolegi z załogi, tak? To scala tak jak, no, tak jak rodzinę właściwie. Bo... I tak jak w rodzinie są też jakieś tam małe spory, i ta rodzina jest no nie mała, bo to 20 parę osób, to nie jest mało, na Orle to jest ponad 50. Mhm. I tam troszeczkę to jest, relacje rodziny są troszeczkę, powiedziałbym, mniejsze, bo tam jednak już są te kabiny i tak dalej, jest mniej to tak powiedziałbym homogeniczne towarzystwo, ponieważ są tam już przedziały i tak dalej. Na Kobenie wszystko jest jedną wielką przestrzenią, może nie wielką, ale jedną przestrzenią. Chcę tylko zaznaczyć, Koben to jest... Tak, to były te okręty, typu Orpe Sęp, Soku, Bielik i Kondor. I one już odeszły. Jeden jeszcze taki piąty, który stoi przed Akademią Marki Wojennej, można podjechać autobusem linii 150 bodajże w Gdyni i obejrzeć go z zewnątrz, jest cały ładnie wyciągnięty. A jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w roku przyszłym być może w dobrym miejscu na Skwerze Kościuszki Muzeum Marynarki Wojennej wyciągnie ORP Soku na ląd. Będzie można go oglądać. Będzie można go oglądać, zwiedzać i tak dalej. Oczywiście to nie jest proces taki, że oni go w przyszłym roku wyciągną i udostępnią, bo to jest wielki wysiłek i organizacyjny, i finansowy, no ale powiem, mój przyjaciel, dyrektor Miegoń, Tomasz, pozdrawiam, jak będzie słuchał, no jest bardzo mocno zdeterminowany na to, żeby to zrobić i to ma sens i to jest bardzo ciekawe i fajne. Oczywiście kosztuje pieniądze, tak? Ogromne pieniądze pewnie. Te pieniądze są oczywiście gdzieś budżetowe, więc to też muszą być wydane rozsądnie. Ale jeżeli to się uda, to będzie naprawdę piękne, jakby powiedziałbym, może nie piękne, jeden z kolejnych powodów, żeby zwiedzić Gdynię, tak? Żeby odwiedzić Gdynię. I wracając do tych określeń, typu puszka, no to trochę to jest taka puszka. Miałem kiedyś kolegę z lotnictwa, który jak to zobaczył wszystko, to stwierdził, że jest to ulepszona wersja rury kanalizacyjnej. Tak? Bo też nie ukrywajmy, że w tym przestrzeni no to jest i wilgotno, i zapachy są różne, tak? Bo to jest taki wymieszany zapach z przepalonego diesla, z takim świeżym smarem, z jakimiś tam, powiedziałbym, zapachami kuchennymi, plus oczywiście zapachem 24 osób, które... Zamknięte są cały czas. Które mają ograniczone zdolności do trzymania higieny, bo na przykład kąpiel jest raz na tydzień, także... Naprawdę? Oczywiście, no i ta kąpiel typu prysznic to jest tak 4 do 5 litrów wody na żołnierza, tak? Mówię o wyjściach takich dłuższych, tak? No bo tej wody jest 5 ton. Ona jest do mycia, gotowania i wszystkiego innego. A nie możecie sobie wpuścić z... No ale ona jest słona, tak? To... Ale trochę się wykąpać, można później opukać. A no można słoną, tylko to czuje się lepiej po takiej wodzie, nie? To, to trzeba się wykąpać, to, więc ja powiem szczerze, no 4 do 5 litrów jest naprawdę ilością wody, w której można się wykąpać, tak? To jest jak taka butelka. No, trzy butelki wody mineralnej, tak, no. To jest ilość, której się ludzie kąpali. Jak ktoś zużył 6, to już był wytykany palcem, że o, zaszalał. Serio, raz na tydzień? Tak, raz na tydzień. Oczywiście... To ten zapach musi być naprawdę konkretny. Nie, bo dlaczego? No, bo ja mówię o wyjściach dłuższych, ty mówię o wyjściach 5-dniowych, chociaż ja jako dowódca zawsze twierdziłem, że powinniśmy trenować, ten nawyk powinien być nawet taki wyjściach 3-dniowych, kiedy wiadomo, że ta woda jest. Tak? Zwolnieni, znaczy kucharze myją się codziennie. Tak? Motorzyści też, bo oni zawsze się tam w tych smarach tam mocno już utytułają. A jeszcze załogi to wiadomo, wszelkiego rodzaju chusteczki higieniczne, tak jak te dla małych dzieci, tak? Te takie wszystkie
do wycierania różnych części ciała, tak, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście również, no woda jest, zęby można umyć i tak dalej, więc jak ktoś się bardzo mocno, nie wiem, poci, używa to oczywiście odpowiednich dezodorantów i tak dalej, to może też się przetrzeć, tak? Ale mówię o takim dłuższym wyjściu w morze, to kąpiel raz na tydzień, w sobotę czy tam w piątek. Mechanik wtedy to nadzorował troszeczkę, patrząc na tą właśnie licznik wody i, no i tyle. Więc to na drugiej tylko żeby nie wyszło na to, że załoga okna podwodnego to jest załoga brudasów. Nie, bo wbrew pozorom, nie, to, że te wody było tak mało, to wymuszało na wszystkich takie, powiedziałbym, no, rozsądne stosowanie wszelkiego rodzaju detergentów i innych rzeczy, więc... Trochę jak twoja nauka na komisję. Jak, trochę tak. A z drugiej strony, jak zawsze się wracało do domu, jak ja wracałem do domu, to moja żona mówiła już na progu, mówi, zdejmuj wszystko z siebie, mówi, rzucaj do pralki, bo ja już czuję zapach okrętu, nie? Więc zapach okrętu, ale też no zawsze też w taki, no to ten właśnie zapach tego spalonego diesla jest taki najbardziej dominujący w tym wszystkim. No ten zapach okrętu, to po angielsku się nazywa smell of diesel submarine, tak? Więc kiedy spotkaliśmy w Wielkiej Brytanii takiego starego chorążego, który miał nas zatankować w takiej szkockiej bazie paliwowej, taki na uboczu, właściwie przyjeżdżał specjalnie tam, żeby otworzyć tą bazę dla nas, by tam wpłynęliśmy i miał nas tam zobaczyć paliwo. I że Brytyjczycy już dawno nie mają okrętów takich pełnowo elektrycznych, mają atomowe. Więc on jak wszedł do nas na spotkał, mówi, czuję ten zapach, nie? A on był właśnie stary podwodniakiem z takich właśnie okrętów jeszcze tych pełnowo elektrycznych. Mhm. Mówi, to od razu czuć prawdziwy okręt. Nie? No, się uśmialiśmy wtedy. No ale tak to jest, także... Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Jak wpływa, chociaż to nie są takie długie przerwy, ale słuchałem sobie ludzi, którzy pracowali w marynarce wojennej i mówili, że mieli taką potrzebę wyjścia na górę pokładu, taką intuicję, że podobno dla człowieka jest ważne, żeby wyjść na światło słoneczne po prostu. I jeśli wypływacie na podwodnym okręcie, to domyślam się, że nie macie do tego dostępu. Nie jest to jak uciążliwe na dłuższą metę? Znaczy, no trudno jest powiedzieć za wszystkich. Ja nie miałem problemu. Ja naprawdę mogłem 2 tygodnie widzieć powietrza. To też jeszcze jest kwestia taka, czy ktoś jest palaczem, czy nie. No palacze mają problem, no bo można palić tylko na otwartym jakby pokładzie. Czyli Więc okręt podwodny w położeniu nawodnym, tak, oferuje możliwość palenia papierosów, przecież teraz elektronicznych, wewnątrz się nie pali. No z małymi wyjątkami, tam jak się staje na chrapach gdzieś tam, no wiadomo, to dowódca też nie jest ranem, więc jeżeli się wystawi masz powietrze, czyli chrapy, czyli urządzenie, które pozwala, będąc pod wodą, zasysać powietrze do wewnątrz i przepalać je, ładować przez to baterie poprzez silniki wysokoprężne, no to wtedy tam przy tych dieslach niekiedy za zgodą dowódcy jedna bądź dwie osoby mogły sobie zapalić, no ale to trwało bardzo krótko, bo ten papieros się pali szybciej, bo tam jest po prostu ciąg powietrza. No ale jest to namiastka. Niemniej jednak to nie jest ta przyjemność. Więc ci palacze cierpią bardziej, tak? Palacze cierpią bardziej, bo oni są uzależnieni bardziej od powietrza świeżego. A to, o czym mówisz, to z kolei jest na nawodnych łatwiej znieść początki choroby morskiej, jak się wyjdzie na otwarte powietrze, tak? Bo jednak błędnik widzi horyzont i się stabilizuje, tak? Mhm. I to świeże powietrze też działa, no wiadomo, tak jak się też czuje słabo, tak dalej się mówi, to weźmy na świeże powietrze, więc to jest ta sama sytuacja. Na podwodnym, no tego nie można zrobić, no bo jest, jak się jest pod wodą oczywiście, ale też pod wodą nie buja, tak, nie ma tego ruchu. Oczywiście czasami przy dużych sztormach, tak, na głębokości peryskopowej czuć, że ten okręt tańczy, ale jak się zejdzie na głębokość 400 metrów, to jest taka, albo się jest na peryskopie, czyli ma się wystawiony tylko maszt optyczny, czy na chrapach, albo się jest na 400 metrów i głębiej się. Unika się tej przestrzeni między 0 a 40, no bo ona jest taka, powiedziałbym... Dużo się tam dzieje. Niebezpieczna, bo no, jednostki mają zanurzenie tam 8-9 metrów, tak? Te jakieś tam wahania na sterze można mieć trochę w górę, trochę w dół, więc przyjęto, że 40 jest taka, że jest na pewno bezpieczne i tutaj są pola do manewrów, no 40 i głębiej, tak? Więc na tych 400 metrach przeważnie już nie buja, nie? Zdarzało się, że tam gdzieś kiedyś, owszem, ale przeważnie nie buja, więc jak się zejdzie pod wodę, jest tutaj cisza, spokój, pracuje silnik elektryczny, więc jest w ogóle bardzo cicho na okręcie
no to, to sprawia, że podwójnacy no, lubią ciszę. Tak? Także... Nie jest tam głośno? Te silniki pewnie... No właśnie, pod wodą one są elektryczne? Dobrze, no tak. Jest silnik elektryczny, który obraca śrubą, wały napędowym. Więc on jest cichy z założenia. Oczywiście tam słychać szum selsynów, przekaźników, ale to jest taki szum, który jest no, akceptowalny. I faktycznie jest inaczej. Jest ciszej. Nawet nie jest za bardzo zimno, bo bateria trochę grzeje, więc nie ma problemu. Jeszcze chyba chcę zapytać o toaletę. Domyślam się, że to jak w pociągu pewnie trochę wygląda. Podobna sytuacja. Domyślasz się dobrze. Wygląda podobnie, tylko jest mniej miejsca. Nie? Jeszcze mniej miejsca? Jeszcze mniej miejsca. A ponadto, ale nie buja przynajmniej. A ponadto, ja zawsze mówiłem, że jak często gęsto nas odwiedzali jacyś, powiedziałbym, no, albo goście, czy tam powiedzmy jakieś wycieczki tak zwane, różne, bo to i wojskowi, i niewojskowi, czasami jakieś dni otwarte, czasami staliśmy w porcie, na przykład w Świnoujściu, czy w Szczecinie, i też był okres osobowy odwiedzających, to zawsze twierdziłem, że te dodatkowe jakieś uprawnienia emerytalne, jakie tam mają podwodniacy, mają troszkę szybciej te emerytury, to właśnie jest za korzystanie z tej toalety, która jest, no, że to jest te ekstra 2% za rok, tak? Bo to jest jeszcze mniej miejsca, jeszcze za cienką metalową ścianą siedzą dwie osoby i słuchają, co ty tam robisz, więc niektórzy mają takie jakieś socjalne, tak powiem, hamulce, żeby korzystać z tej toalety. Ale to jeszcze bliżej zbija team w takim razie. Tak. No to wspólne wykonywanie pewnych funkcji życiowych tak zbliża również. No. Czy zdarzają się w takim razie kobiety na okręcie podwodnym? U nas już nie. Był taki epizod, że były dwie panie, ale one były na Orle, czyli na tym większym, którym oferował teoretycznie trochę większy poziom luksusu, tak to nazwijmy. Ale tak się stało, że nie posłużyły długo. Jedna ciekawe dlaczego. Trudno mi jest powiedzieć, bo czy jedna chyba dlatego, że z powodów rodzinnych, bo no, kobietom jest trudniej, no bo też to kobiety muszą podzielić swoje pasje żołnierskie jeszcze z pasją, czy też instynktem macierzyńskim, tak to nazwijmy. No więc jedna z tych pań miała dwójkę dzieci w międzyczasie, więc jakoś tak miała dużą lukę i gdzieś tam potem wyszło, że jednak no, dzieci nie tylko trzeba urodzić, a też wychować, więc łatwiej jest to zrobić, jak się nie jest mocno zaangażowanym w wyjścia w morze. A druga dziewczyna wytrzymała nawet dość długo, potem gdzieś tam się przeniosła na tym, ale była parę lat. I ja osobiście nie widziałem różnicy pomiędzy jakby tym samym pokoleniem, tak nazwijmy tych pań, oficer, a ich kolegów, mężczyzn w dziedzinie podejścia do służby, w dziedzinie jakby wiedzy, tak, to nie było różnicy jakiejś, tak. No, oczywiście ten pierwiastek żeński na okręcie zmienia trochę rzeczy, tak. Załoga jest taka trochę bardziej, na początku przynajmniej, oszczędna w słowach. Ogarnięta tak? bardziej. Tylko, że z kobietami to jest trochę tak, że kobiety, no wyjdzie ze mnie chyba, nie wiem, czy na mizoginizm, no, tak to nazwijmy trochę, bo mam wrażenie, że kobiety czasami potrafią przejąć te najgorsze męskie cechy. Nie mówię o tych paniach oczywiście, żeby nie było, bo one akurat były bardzo grzeczne, miłe i tak powiem szczerze, kulturalne do końca, tak? Ale widziałem wiele takich właśnie sytuacji już, że kobiety przejmują często dużo cech męskich i jakby jeszcze bardziej uwypuklają, tak? Czyli jak mężczyźni klną, to znam kobiety, które klną jeszcze bardziej niż mężczyźni, tak? I tak się czasem zdarza, ale, ale to znowu jest to pewne ogólnienie, które oczywiście jest nieprawdziwe, jak każdy z ogólnie, nie, ale taką obserwację poczyniłem kiedyś i tak mi się wydaje, że czasami kobiety potrafią... Tyczy się to też jakichś dziwnych żartów seksualnych? Nie, to... Powiem szczerze, akurat w tej dziedzinie to u nas chyba w marynarce całej już teraz... to my się pilnujemy bardzo mocno jako mężczyźni, żeby gdzieś kobiet nie urazić, tak? I ja oczywiście... Nie mówiłem, że wobec kobiety, tylko między sobą faceci różnie żartują. Nie, to ale akurat to powiem szczerze, że tutaj to krępacji chyba po paru dniach wspólnych nie, bo to się potem rozróżnia. Jest kobieta taka, powiedzmy, przychodzi jakaś obca kobieta z odwiedzinami, nawet obca, nie wiem, żołnierz obca, tak? Ale jest obca, tak? I wtedy ten, a jak jest kobieta członek załogi, to ona po paru tam tygodniach jest normalnym członkiem załogi, tak? I jeżeli są jakieś tak zwane męskie dowcipy, tak, to nalecą, nie? No to niestety, słuchaj, to jest pewne równouprawnienie, to jest również, to nie są tylko przyjemności, tak, to są również takie, również koszty są tego. Obciążenia. Tak, to są koszty takie same, że jak się jest traktowanym tak samo, to się słucha tak samo dowcipów, no tam, ale to, no mówię, kobietom jest ciężej, ale jeżeli są w stanie, to powiem, no zaakceptować tą męską taką czasami... Środowisko. No taką, powiedziałbym, głupotę. Czasami myślę też powiedzą, nie pomyślą, nie? Ale,
ale jeżeli nie są właśnie drobiazgowe te kobiety, to jak najbardziej sobie radzą. No większe problemy są raczej, no, tym powiedziałem na początku, tak, że tak się u nas przyjęło tradycyjnie, tak, że jak są dzieci, to może matki zajmują się dziećmi bardziej niż na początku, przynajmniej w tych wczesnych jakby latach. I to kobietom w karierach przeszkadza, tak? No bo opuszczenie okrętu na 3-4 lata, tak, jest dziurą w karierze wojskowej. Dla okrętu też to jest uciążliwe, bo nasze przepisy nie pozwalają na zdjęcie takiej kobiety ze stanowiska, w sensie przesunięcie jakiejś rezerwy, tylko ona dalej jest na tym stanowisku, więc ono jest puste, więc w przypadku 20 paru osób, tak brakuje jednej, no to trochę jest słabo. I tutaj jest ten problem, a to też jest potem trudno wrócić po takim okresie, tak? Bo ta służba jednak, mówię, jest dla ludzi młodych, tak? A u kobiet chyba też potem fakt, że się wychodzi, że trzeba zostawić dzieci takie nieduże, to też sprawia, że się to też normalne chyba. No, normalne, tak, dlatego też nie ma co udawać, że jesteśmy tacy sami, tak? No, jesteśmy różni, tak? To pewnie są też kobiety, które się realizują w tym żołnierstwie, ale kosztem czegoś, tak? No kosztem... Ja sam mam żonę policjantkę, więc też widzę, jak ona też czasami gdzieś tam musiała wybierać pomiędzy pewnymi rzeczami. No na szczęście mam też teściową, też pozdrawiam, która zawsze do nas gdzieś tam przyjeżdżała 800 kilometrów i nam pomagała w tych czasach, kiedy mieliśmy małe dzieci, więc pomoc babci jest bardzo cenny w takich w rodzinach wojskowych czy mundurowych. Też pozdrawiam jedną i drugą babcie, ale chodzi mi o to, że no to jest to trudne, tak? Ta służba wojskowa, wszystkim się wydaje, że ona jest czy też policyjna, czy też jakaś kakaolek mundurowa, ona jest o tyle trudna, że no zawsze gdzieś zostaje w pewnym momencie dylemat, tak? Czy jest rozkaz i trzeba zrobić ten rozkaz, czy też powiedzieć, że nie, że się ma inne sprawy ważniejsze. One często są ważniejsze, tak? Ale z drugiej strony, no, jeżeli się ktoś najął za psa, to musisz czekać, tak? Więc zawsze mówię, no, nie ma możliwości, żeby ktoś co chwila miał wymówkę, tak? Oczywiście zdarza się, że raz czy dwa ktoś powie, no słuchajcie, też miałem taki przypadek, mój podwładny, bardzo dobry zresztą, dynacka, mieliśmy gdzieś pójść w morze i mówi, no dobrze, mówi, wszystko w porządku, tylko mówi, ja mam z dzieckiem jakąś tam wizytę u specjalisty, a on też jakąś tam miał taką bardzo ciężką sprawę. I to był jakiś tam specjalista taki bardzo, bardzo, powiedziałbym, rzadki. Ciężko się było do niego dostać. Dokładnie. Mówi, słuchaj, pół roku czekam. Nie? Ja mówię, słuchaj, no, może być to rozwiązać jakoś. Nie? No i rozwiązaliśmy. Nie? Jak się chce, to się znajdzie. Tak? Mówię, słuchaj, no po prostu pojedziesz, załatwisz sprawę, wrócisz, tak? My to zrobimy wszystko dla ciebie tak, jak trzeba. Twój podwładni to ogarną. I tak się stało. Nie? Także to można zrobić, jeżeli... Tylko trzeba mieć zrozumienie. Tak? I do tego właśnie wracam, że chyba to właśnie tą cechą podwodniaków czy też podwodników jest chyba taka tolerancyjność, taka to zrozumienie, bo bez tego się nie da funkcjonować, tak? No łatwiej się dogadywać niż drzeć koty, tak to nazwę. Ale to też nawet od ciebie bije. Nie wiem, czy to jest przypadłość twojego charakteru, czy to, że jesteś podwodniakiem, ale jak rozmawiam z tobą, to bije od ciebie wyrozumiałość. No bo ja mam, pochwalę się, mam taką rzadką cechę, że mnie ludzie lubią przy pierwszym spotkaniu już. Czyli to pana skromność biskup, ja jestem w skromności nie do pobicia, tak? Choć jakiś pewien biskup. Nie, ale to też jest... no to też wychodzi z człowieka wiek, bo człowiek tam z wiekiem łagodnieje, tak? Jest między nami pewnie z 20 lat różnicy, może 17, no załóżmy. Ja mam 29. No to widzisz, no to pomyliłem się do 19, tak? Mm-hmm. I ja mam 48, tak? No to widzisz, no to człowiek z wiekiem dojrzewa i jakby ma trochę inny punkt widzenia, czym innym się ekscytuje, tak? Co innego go drażni. I to tak jak, to wracamy znowu do początku naszej dyskusji, tak? Dowódca okrętu podwodnego powinien być młody, agresywny, tak? A dowódca fregaty powinien być już bardziej rozważny, a człowiek, który jest w dowództwie jakimś tam taktycznym czy operacyjnym, powinien mieć już dużą przewagę rozsądku i rozwagi nad... opanowanie. Nad porywczością, tak to nazwijmy. Wasza praca chyba jest w takim razie... Była. Twoja praca była w takim razie podobna do... Tak mi się kojarzy z górnikami. Są jakieś podobieństwa, myślisz? Czy trochę naciągam to? Te podobieństwa są, bo ten taki teamwork, tak, i to poczucie zależności od kolegi, który stoi obok, jest i to chyba najbardziej nas łączy z górnikami, bo górnicy schodzą głębiej od nas, to żeśmy mieli świadomość, tak? Ja bym nigdy nie chciał być górnikiem, no bo myśmy tam schodzili na głębokość, na Kobylnie, tam niecałe 200 metrów, na Orle 250 czy na 260, się zaraz zdarzyło, ale,
ale górnicy schodzą na kilometr, tak? Więc to jest w ogóle dla mnie pełen podziw. Ja zawsze, zawsze ich, powiedziałbym, podziwiałem za tą odwagę, bo... Czyli to jest strach, im głębiej wchodzisz? Nie chodzi o to, że im głębiej wchodzisz, bo to nie ma znaczenia, tak szczerze mówiąc. Nie? Bo czy to jest 40 metrów, czy 50, czy 100, to jak się coś zdarzy, to jest taki sam efekt. Nie? To ratunku nie ma. Tak? Ja się bardziej u górników jakby podziwiam to, że oni są w stanie, wiesz, no tam trzeba zjechać, to trwa godzinę, tak? Więc wyjazd też trwa godzinę, nie? U nas teoretycznie, jak to się dzieje, to można okręt wyszasować, czyli wpuścić powietrze do balastów, tak, czyli do zborników, gdzie jest woda, która sprawia, że ten okręt się zanurzył, tak, wypchać to jak najszybciej tą wodę z tych zbiorników i wyskoczyć na górę jak bańka, tak, jak taki spławik taki, który tam... A wy nie musicie się wynurzać jak nurkowie, że... Nie, bo to nurkowie są poddani ciśnieniu zewnętrznemu, tak, czyli będąc na 100 metrach są sprężeni pod 10 atmosferami, tak, 10 barów. I oni muszą powoli wychodzić, nie? I oni muszą powoli z dekompresją, tak. My z kolei jesteśmy w zamkniętym, ale sztywnym, powiedziałbym, puszce, tak? Czyli w tej ulepszonej wersji roli kanalizacyjnej. Ciśnienie jest w środku normalne, w miarę, tak? Oczywiście pewien proces technologiczny sprawia, że to ciśnienie tam się trochę różni, wzrasta czasami, ale to można sobie je tam zebrać, tak? Sprężarką je, powiedziałbym, odessać, ten nadmiar powietrza, który się wytwarza. On się wytwarza dlatego, że część zbiorników jest odwietrzana do wewnątrz, tak? Na Kobenie przynajmniej. I to można zrobić. I ten, u nas ten awaryjny, jakby powiedziałbym, na szczęście nigdy nie musieliśmy z tego korzystać. I oby tak było. I to w ogóle dla wszystkich podwodniaków, czego życzę wszystkim podwodniakom na całym świecie. To można zrobić to w ciągu parędziesięciu sekund, czy parunastu sekund. Zależy od głębokości, tak? I więc... Czyli on po prostu jednak dosłownie jak balon. Tak, dosłownie jak balon. Można się po prostu wydłużyć, tak? Jeżeli wszystko jest sprawne, w sensie ten system wynurzania jest ten... No górnik, który godzinę zjeżdża, jak coś się dzieje, to będzie też godzinę wyjeżdżał, tak? Więc ja pod tym kątem właśnie ten podziw, bo to, czy to jest 200 metrów, czy 300, czy 1000, to jeśli coś się stanie, to będzie taki sam efekt, tak? Co się stanie z łodzią podwodną, jak w te 10 sekund wyskoczy nad wodę? No przecież ona wyskoczy chyba z wody, czy to nie jest też... Nie, no wynurzy się szybko. Część rzeczy, które są źle umocowane, to się właśnie ujawnią, tak? Typu na przykład prowiant, czy jakieś tam bagaże, załogi, tak? To tak, zawsze był taki przypadek, jak okręt wychodził w morze, to jest taki właśnie rozkład, że trzeba wszystko posztormować, czyli poumieszczać tak, żeby to się trzymało na sztywno, żeby nie latało, nie? Potem okręt wychodzi na morze, jest fala i nagle zaczyna coś latać i wtedy jest to właśnie wszystko akcja, o, sprawdzamy sztormowanie, tak? No i właśnie tyle tego, co tam lata po tym okręcie, tak? W sensie, że tam przesuwa z jednego na drugi kraniec, no są obiektem drwin, że zrobili to źle, tak? Że nie udało im się, chociaż no, jak złoga jest opływana, to wie jak to zrobić, więc nie ma problemu. Ale czasami się zdarzy coś takiego, że ktoś o czymś zapomni gdzieś tam, jakimś tam jednym kuferku, gdzieś, który się tam, jak się rozsypie, na przykład apteczka, to zupełnie jest wesoło, nie? Albo jakieś jedzenie, nie daj Boże. Jedzenie nie, bo jedzenie jest akurat tam dość restrykcyjnie, że tak powiem, przechowywane i pilnowane, w sensie, żeby to było zabezpieczone, tak? Bo też to jedzenie jest, no powiedziałbym, jest go dużo na okręcie podwodnym, jest jedyną rozrywką i też wszyscy też to dbają, więc chyba jest jednym z lepiej zabezpieczonych. Dobra, jeszcze ostatnią rzecz, o którą chcecie zapytać o życie na statku, to zdrowie psychiczne? Czy to jakoś w jakikolwiek sposób? To już mówiliśmy o tym. Terry Pratchett, tak? Świat dysku, ludzie pracujący, żyjący w metalu nie mogą być normalni, tak? No to siada na głowę czas takie odcięcie czy raczej nie zauważyłeś czegoś takiego? Albo u siebie, albo... Znaczy u siebie nie, bo ja mam taką konstrukcję psychiczną dość prostą, więc u mnie to jest trudno. Dość trudno wywołać taki efekt chyba. Ja się potrafię odciąć, tak? Bo to też niektórzy właśnie będąc w morzu na okręcie podwodnym... Na stół sobie możesz to położyć. O, dokładnie. Będąc w morzu, to też im to sprawia problem, że coś się dzieje... teraz te właśnie komórki, nie komórki sprawiają, że... A patrząc przez pryzmat 30 lat, tak, praktycznie, 24 lat. Wtedy nie było komórki. Zaczynałem w 98, miałem komórkę jako jeden z dwóch na okręcie, tak, i jeszcze się z niej nie dzwoniło, bo było bardzo drogo. A za granicą to szczególnie było drogo, nie, z morza jeszcze. I pewnie była taka. No, to już miałem taką trochę mniejszą, nie, ale to też ważyło swoje. Więc wtedy to było to o tyle spokojnie, że nie było tych... No, co by się nie działo w domu, to i tak się o tym nie wiedziało, tak to nazwijmy. Chyba, że już jakieś bardzo drastyczne rzeczy, śmierć, na przykład, nie wiem, ojca czy kogoś takiego. A teraz no, czasami ta łączność sprawia, że, no, że jest się poza niby domem, ale oczywiście się wie, co się w domu dzieje i być może jest, no, nie wiem, czy łatwiej, czy trudniej. Mi osobiście było łatwiej, jak tego łączności nie było, tak, bo
no trudno, no, jest w domu rodzina, ktoś się zajmuje tymi sprawami i, no, i trzeba uwierzyć w to, że też rozwiąże problemy, tak? I ty się możesz skupić na swojej pracy, a nie być tak, tutaj, a te, tutaj jednocześnie. A teraz, kiedy jest to, taka, powiedziałbym, bardziej to, jest to dostępne, to mam wrażenie, że to jest gorsze dla zdrowia psychicznego, bo... Rozprasza? Bo i tak nie możesz nic pomóc. Oczywiście ktoś mi mówi, tak jak mi moja żona też mówiła, bo przynajmniej byś mi pomógł radą, tak? Byś mi powiedział, co ja mam zrobić, byś doradził, tak? Swoją opinię przekazał. No to jest wsparcie. Ja wiem o tym, że to też jest cenne. Ale z drugiej strony, jeżeli tej rady nie można znaleźć, tak, i człowiek siedzi z myślami, mówi, no co tutaj się dzieje jakieś tam, nie? Więc to ja osobiście, być może nie mam racji, nie? Ja osobiście wolałbym być odcięty od informacji. A co do tego zdrowia psychicznego, to na szczęście myśmy chyba nie mieli nigdy takiego przypadku, żeby ktoś się, no to też powiedziałem tak trochę teraz niemądrze, bo nie było nigdy takiego przypadku, który byśmy widzieli, tak, że ktoś miał problemy, tak, że się ktoś ujawnił z tym, być może byliśmy ślepi, nie zważyliśmy, tak, ale też nie było nigdy jakiś na szczęście, tak, jakieś zamachu na własne życie, tak, to nazwijmy samobójstw, jakichś prób, takich rzeczy, nie wiem, depresji, orzeczniętych. Jakieś klaustrofobiczne takie? Raz była taka sytuacja, był taki młody, znowu kucharz. Ci kucharze. Znowu kucharz, ale to było tak, że on został przydzielony na okręt, pierwsze wyjście w morze, wszystkie komisje badania przeszedł, nie było problemu, nie, no, ale to póki się nie zanurzy, to nie wiadomo, nie? I to też... No i był okres. Okres poszedł do zanurzenia i on zaczął, jak powiem, majstrować przy włazie, bo musi wyjść na zewnątrz, nie? No a to skończyło się tym, że się po prostu... Oczywiście nie wyszedł na zewnątrz, tak? Chciał otworzyć właz? Tak, ale to właz jest podwójny, tak? To jest śluza, więc nie miał szans zrobić czegoś złego, nie? Zresztą ten właz jest tak prosto otworzyć zresztą, nie? Po pierwsze trzeba go umieć, po drugie to jest... To wymaga trochę też siły. A po trzecie, mówię, jest właz dolny i właz górny, to jest śluza, więc między górnym a dolnym jeszcze jest 2 metry, to się nie da. I ten właz jest tak, wszyscy go widzą, więc żeby go otworzyć po cichutku, żeby nikt nie widział, to się nie da. Nie? Ale on o tym nie wiedział, chciał wyjść na zewnątrz i skończyło się tym, że został, no, okręt się wynurzył, oddano go gdzieś tam na ląd i odnalazł się jako kucharz na fregacie na przykład. Tak? I tam nie miał klaustrofobii, bo tam w każdej chwili mógł właśnie, o czym mówimy, wyjść sobie na pokład i sobie poddychać w tym powietrzem. Więc... No gdzieś w człowieku siedzi chyba w głowie najwięcej rzeczy, więc... Zdecydowanie. A tą głowę nie można tak zbadać jak ręki, nogi czy innej części ciała i póki się nie podda pewnym obciążeniom człowieka, to nigdy nie ma pewności, co z niego wyjdzie. Nie? No to jest bardzo ciekawa praca. Jestem ciekawy, jak się człowiek czuje. Płyniesz, jesteś 5 dni pod wodą, to musi być bardzo, bardzo specyficzne doświadczenie. To jest wbrew pozorom, jeżeli ktoś do tego podejdzie, tak powiedziałbym, może nie zdroworozsądkowo, ale w taki sposób, jak ja podchodziłem, że jest bezpiecznie pod wodą, tak, bo tam ruchu nie ma dużego, tak, więc dopiero na wodzie tam zaczynają się problemy, bo tam pływają jednostki rybackie takie i inne owakie, także to jest bezpiecznie. Jeżeli to jest wszystko zrobione z głową, ten okręt jest obsadzony załogą taką, która jest wyszkolona i ufamy sobie nawzajem, no to naprawdę nie powinno nic się stać, tak? Co więcej, konstrukcja okrętów podwodnych jest tak wymyślona, że wszelkiego rodzaju niesprawności, tak? A one się zdarzają. Są zawsze... możliwe jest ich jakby neutralizacja, ich skutków, tak? Ponieważ jest wiele podwójnych zabezpieczeń, tak to nazwijmy, tak? Każdy, nie wiem, jakąś przewód z wodą, czy też jakiś tam kolektor, tak, można zakręcić, odciąć jakimś zaworem, można, no, oczywiście też nie wszystko da się zrobić, tak, ja też miałem taki przypadek, że na przykład się tam coś tam, taka stacja, która służy do zatrzymania balastu, się gdzieś tam rozszczelniła i trzeba było, oczywiście trzeba było doszczelnić, wracać i remontować, tak, i okręt wrócił i było to zrobione. I nie było to żadnego, ale nie było żadnego niebezpieczeństwa, tak. Bo co innego jest niebezpieczeństwo... Tryskała woda do środka? To nie chodzi o to. To po prostu gdzieś tam się zaczęło stwierdzić, że ten system nie jest sprawny, tak? I ona by tryskała, tak, gdybyśmy puścili wodę do niego. Tylko to odkręca się, coś się dzieje, tak, zakręca się. No okręt ma wiele rzeczy, gdzie tam się coś przelewa w nim, więc w środku wcale nie jest tak sterylnie sucho. Bo większość rzeczy takich jak... wyjścia przewodów z kadłuba na zewnątrz do anten. Uszczelnienia masztów, tak? Peryskopów, masztów radiowych i tak dalej. One są wykonane w taki sposób, są takie dławice, które doszczelniają te wszystkie połączenia, żeby ta woda się do środka kadłuba nie dostawała. Niemniej jednak te dławice się dokręca na powierzchni, jak się jest, tak? One są dokręcone, zamontowane.
Procedura standardowa jest taka, że okręt podwodny wchodzący w morze powinien się zanurzyć najgłębiej jak może. Jeżeli okręt ma głębokość nominalną, powiedzmy 180 metrów, tak, tak miały kobieny, 186, nie wiadomo dlaczego tak było, ale to tak było, 186, to dowódca okrętu powinien zejść, jeżeli ma oczywiście akwę na tyle głęboki, na te 186 metrów i sprawdzać do szczelnienia wszystkiego. I to się robi w ten sposób, zanurza się na 40, czyli na peryskop, potem na 40, a potem zależnie od decyzji dowódcy, tam powiedzmy co 20-30 metrów w dół. Czyli peryskopowa jest na 40? Peryskopowa jest na 10, tak? Potem na 40 to jest bezpieczna, tak? A potem głębiej, jak już tam dowódca chce. No, jak mówiłem, nie pływamy między tych peryskopową a 40, się nie pływa. Na 30 czy na 25 się nie pływa, bo to po prostu jest trochę niebezpieczne. Mhm. I na każdym takim przystanku, takim w dół, sprawdza się szczelność tego okrętu. Dlatego, że te wszystkie dławice dociśnięte z maksymalną siłą, tak, dokręcone, po zejściu na 40-50 metrów, nagle okazują się, że są nieszczelne. Nie wszystkie oczywiście, ale część z nich jest nieszczelna, tak, bo okazuje się nagle, że te dokręcone na maksa śruby, tak, poddane z tamtej strony sile, mają luz, tak, więc znowu się dokręca. Jak się już tak dokręci na tej głębokości maksymalnej, wszystko jest szczelne i sprawne, tak? No to wtedy to oko może pływać wszędzie, bo już jest maksymalnie doszczelnione. Tak? Jaki to jest? Bo domyślam się, że jest jakiś dźwięk. Jak schodzisz coraz niżej, to ściska. To nie ma dźwięku? Nie ma dźwięku. Nie ma takich strzelek? Nie ma trzasków kadłuba. U mnie nawet szafka strzela, jak tylko okno otworzy i zimno powietrze. Nie. No kadłub sztywny, tak? Ten, w którym się siedzi, to jest 36 do 40 chyba 2 mm. Tak? No to zależy, jaki to jest okręt oczywiście. Mówię, tak jak pamiętam u siebie, jak to było. Więc te 3,5 cm dobrej gatunkowej stali, tak, nie trzeszczy. Co nie zmienia faktu, że okręt, gdyby go zanurzyć na głębokość większą niż ta dopuszczalna, by się odkształcił, tak, bo ta głębokość, to, która jest dla niego bezpieczna, to jest taka głębokość, gdzie on schodząc odkształca się mimo wszystko, ale nie trzeszczy, ale się odkształca. Jak się wynurza, to on się wraca do kształtu i wszystkie też jakby jego parametry są zachowane. Schodząc głębiej, ryzykuje się to, że te odkształcenia, które powstaną, będą już trwałe, że one już nie się nie cofną. Wtedy taki okręt się zanurzy głębiej i on wytrzyma to ciśnienie, tak? Ale wynurzy się, już nie będzie do użycia. Tak? Więc dlatego te wszystkie sprawy są uregulowane. Oczywiście każdy typ ma swoje jakieś parametry i wiadomo, że na przykład 240 metrów to jest dla orła głębokość robocza, 300 taka bojowa, tak, na czas wojny, a poniżej, powiedzmy, przyjmuje się, że to jest dwukrotność, tak? Że zniecenie następuje na dwukrotności tej głębokości maksymalnej roboczej, tak? Czyli 600 metrów powinno okręt wytrzymać, tak? Słuchając podcastu z tobą i mówiłeś, że Bałtyk jest płytki i tego trochę nie rozumiałem. Jak to się ma w odniesieniu do okrętów podwodnych? No bo Bałtyk jest płytki. No, nikt tego nie może ukryć, że on jest płytki, bo jeżeli flota amerykańska, tak, operuje na Atlantyku czy na Pacyfiku i tam są głębokości rzędu 2,5 kilometra, tak? 4, 6, 8, a nawet w tej strefie, powiedziałbym, szelfowej, tak, to 200 metrów to nie ma, to jest normalna sprawa. I dla nich na przykład shallow water, tak, czyli wody płytkie, to są wszystkie wody, które są płytsze niż 200 metrów. Tak. To na Bałtyku 200 metrów głębokość, to trzeba iść pod Gotlandię. Tam jest głębia gotlandzka, tak, plus głębia Landsort, tak, 420 metrów najgłębiej, a to jest takie oczko, jak Czarna Hańcza, nie? Tak to nazwijmy, nie? Najgłębsze jezioro w Polsce. Zatoka Gdańska 120 metrów, tak, ma. Większość, tak, powiedziałbym, takich typowych naszych akwenów, gdzie my ćwiczymy i my, powiedziałbym, operujemy, to są głębokości 80 metrów, 70, 60, tak, więc my pływamy po takim bardzo akwenie płytkim, a okręt jest bezpieczny, jest paradoksalnie, okręt podwodny bezpiecznie nawiguje pod wodą, tak, czy też pływa, ja specjalnie mówię pływa, chociaż wszyscy puryści językowi powiedzą, że okręty chodzą. Ale czemu chodzą? No, bo jest wyjście w morze, tak? Jest taki stary zawsze dowcip, czy też taka, dużo moich kolegów się obrusza na kolegów z innych rodzajów sił zbrojnych, bądź cywili, którzy mówią, pływacie, nie? Gdzieś tam w morze, nie? Więc oni zawsze mówią, pływa to... Takie, ryba. No, to jest gorsze słowo. No. No, pływa produkt przemiany materii, tak to nazwijmy, a okręty chodzą, nie? Ale przepisy, które to regulują, nazywają się przepisami pływania i postoju, więc ja tego specjalnie mówię, że pływa, bo to jest bardziej zrozumiałe. Dla mnie to nie ma żadnego sensu, żeby one chodzą. To jest... Okręty chodzą. Ale to też ma sens, bo to jest wyjście w morze na przykład. Ale to już taka dygresja. Mhm. Z tego tematu, to okręty, im jest głębszy akwet, to się bezpiecznie na nich, powiedziałbym, nawiguje, tak? Bo jest ta przestrzeń, gdzie można sobie uciekać w górę i w dół, tak?
Podczas gdy... I też jest przestrzeń na błędy, bo jeżeli się ten, nie wiem, okręt gdzieś tam... Bo nieraz starzy się, że niekontrolowane są, powiedzmy, dziury, tak? W tej wodzie. Woda nie jest jednorodna, ona jest rzadsza, gęstsza, tak? Czasami można okręt położyć na warstwie i on sobie leży po prostu, tak? Bez żadnych tam ruchów. Jak to dobrze się go wyważy pod wodą, tak? To on sobie leży na wewnętrznej warstwie wody, tak? A czyli w wewnętrznej warstwie wody, tak, która ma inne ciśnienie niż ta poniżej? Która ma inne zasolenie. Aha. O to chodzi głównie o zasolenie. Zasolenie, czyli gęstość, tak? Sprawia, że... Tak jak Morze Czarne tam jest podobne. No bardziej... tam, tak? Tylko mówię, w każdym morzu są pewne warstwy, tak? I to się zależy od pół roku i tak dalej, więc... Można, można takie... położyć okręt na zasoleniu, tak, wody poniżej poziomu, tak, wody? Tak, można położyć na warstwie o gęstszej niż ta powierzchniowa, wyważyć okręt na, powiedziałbym, na zero, tak? I on będzie sobie na tym leżał spokojnie i bez sterów głębokości będzie leżał, tak? W sensie, no będzie tkwił w tej przestrzeni, tak? Tylko to oczywiście wymaga pewnego kunsztu, tak? Także dlatego wracamy do pytania, bo zaraz uciekniemy daleko od pytania. To jest w porządku, ale wróćmy. Mhm. Możemy robić dygresję. Możemy wrócić też do pytania. Więc pytanie, że błatek jest płytki, tylko że to sprawia, że on jest akwenem trudniejszym do operowania okrętami podwodnymi, sprawia większe wyzwanie, jest większym wyzwaniem dla załóg, ale jeżeli załogi dysponują nowoczesnym okrętem, sprawnym okrętem, tak? Może to jest ważniejsze, sprawnym okrętem, bo nowoczesnym to możemy się kłócić, co to jest nowoczesne, ale sprawnym okrętem i są dobrze wyszkolone, to mają wbrew pozorom większe szanse na przetrwanie i przeżycie i jakby działanie niż siły nawodne na wykrycie. Bo siłą nawodnym również łatwiej się szuka w przestrzeni, która jest jednorodna, jest głęboka, tak, bo wtedy te wszystkie stacje hydrolokacyjne mają jasny obraz, tak, czyli jasne, no, mają większe szanse na wykrycie obiektu, tak, no bo jeżeli jest 500 metrów głębokość akwenu i wykrywamy coś na 100 metrach, to wiadomo, że to jest podwodne. A jeżeli operujemy na głębokości 70 metrów w takim akwenie, no to jest mnóstwo odbić od dna, od różnych obiektów i tak dalej i to sprawia, że ten obraz jest bardzo, bardzo niewyraźny, tak, dla jednostek nawodnych. W związku z tym, jak wszyscy, czy może wszyscy, dużo jest takich głosów, które mówią, że podwodne są niepotrzebne na Bałtyku, że są właśnie przez tą płytkość akwenu są jakby skazane na porażkę. To jest nieprawda. One dzięki temu, że ten akwen jest tak trudny, to w tym trudnym akwenie dobrze użyte są, mają większe szanse na przetrwanie niż gdzie indziej. Ale, to mówię, to wymaga szkolenia załogi, to wymaga okrętu nowoczesnego, sprawnego itd., itd. I dzięki temu, że ten akwen jest, bo to może jeszcze odczytać na tej głębokości. Średnia głębokość Bałtyku to jest bodajże 54 metry, tak? Czyli bardzo płytki w takim razie. Tak, ale on się dzieli też na parę, mówię, po całym Bałtyku, tak? Więc jeżeli mówimy, że na przykład Zatoka Fińska czy Botniska są dość płytkie, tak? Jeszcze wspomnę o takich zatokach jak tam Ryska, czy też tutaj cała ta zachodnia część, Zatoka Mecklenburska, Pomorska, powiedzmy od Bornholmu na zachód, już jest płytko, tak? Od Bornholmu na wschód, do gdzieś tam do wejścia do Zatoki Fińskiej są rejony dogodne do operowania dla okrętów podwodnych. Czyli jeśli wypływ musicie pływać poniżej 40 metrów, a on ma średnio 54, to jest niebezpieczne już w pewnym sensie. No tak, ale liczymy średnią, to tak jak tu siedzimy u ciebie, nie? Jest stół, jest podłoga, tak? Wysokość to między... To jest średnia... No to średnia jest tutaj, tak? Tylko, że no wiadomo. Średni poziom nie jest poziomem... My pływamy na akwenach 50 i głębiej, tak? I oczywiście na tym 50-metrowym akwenie jest pod wodą również jest trudno, tak? Bo nie ma tej drogi ucieczki, gdzieś tam schowania się pod. Wrócimy na chwilę do tych warstw, tak? Warstwy ograniczają propagację fal hydroakustyczne, tak? Także jeżeli jest warstwa, to ta fala się od nich odbija, tak? I tak jak lustro działa, tak? O to chciałem zapytać więc też właśnie. Schodzenie pod izoklinę sprawia, że okręt nawody, który szuka stacją, która jest zamontowana na kadłubie, ma małe szanse, żeby ten okręt wykryć. Stąd też okręty nawodne używają stacji opuszczalnych, tak? Czyli coś wypuszczają do... Tak, które schodzą pod izoklinę, tak? Okręt pod się zanurza, robi rozkład prędkości dźwięku w wodzie i widzi tak, od 0 do 15 jest warstwa wody zmieszanej, tak? Od 15 na przykład do 40 jest warstwa lżejsza, tak? Potem jest znowu warstwa wody już zimnej i ona jest wtedy cięższa i jest ten, więc... I ma większe stężenie soli. U nas to różnie bywa, tak? Bo to też może być tak, że to nie tylko sól, ale również temperatura sprawia, tak? Bo to temperatura również rozszerzalność ośrodka daje. Więc wszystko zależy, pewnie zależy od gęstości, tak? Gęstość jest pochodną zasolenia i temperatury. W związku z tym, jeżeli ten podwodniak zanurzając się, on ma najlepszą, jak powiem, najlepszy ogląd, tak? To się bardzo często robi, właśnie ten sprawdzenie składu prędkości dźwięku, to dowódca okrętu podwodnego widzi, tak? Że tutaj mam
korytarz taki akustyczny, kanał, gdzie się ten dźwięk odbija i bardzo daleko jedzie. A tutaj po tym mam warstwę. Jak się schowam pod warstwą, to już taki zwykły okręt mnie nie znajdzie, tak? Ale ty tylko... będziesz w stanie go znaleźć? A ja będę w stanie go znaleźć, bo ja się mogę zawsze po pierwsze raz, że wynurzyć, tak? Na chwilę i sprawdzić, tak? Wynurzyć, w sensie wyjść nad warstwę, tak? Mhm. I się schować. Ja jestem jakby... Ja mam możliwość chodzenia góra-dół, a on, jeżeli nie ma stacji radioakustycznej opuszczanej... I on nie ma wglądu... To nie ma takiego wglądu, tak? Mhm. Więc jeśli opuści, to będzie widział rozkład, tak? Ale nie wszystkie mają takie stacje. Dwa, mają stacje holowane, ale one wymagają też pewnej głębokości. One ograniczają okręt ten nawodny w swoich manewrach. W związku z tym to jest taka, powiedziałbym, no, rywalizacja zawsze, kto kogo szybciej wykryje. Przyjmuje się zasadniczo, że zawsze podwodny ma przewagę wykrycia okrętu nawodnego w stosunku do w sytuacji odwrotnej, tak? Więc dlatego też ta przydatność okrętów podwodnych jest na tyle ważna, że one po prostu mają przewagę sytuacyjną, taktyczną na polu walki takim, powiedziałbym, nowoczesnym, bo one są same niewidziane, widzą bardzo dużo, tak? Mimo, że są pod wodą. Trochę był jakiś czas temu taki film, gdzie okręt schował się pod krom lodową w morzu. I tam też mówili, że ciężko było go wykryć. I on mógł namierzyć innych, no to, i wystrzelić torpedę stamtąd. No to oporowanie w krze lodowej to jest w ogóle już jakby inny rodzaj rozmowy, tak? Bo ta kra ogranicza, mówimy o takiej krze, która jest tam gdzieś daleko na północy. Przy takim jakimś zamarznięciu częściowo Bałtyku, czy innych rzeczy, to, czy innych akwenów, to no, kra zawsze utrudnia i nawodnemu oporowanie, tak? Bo samo przypływanie w krze to jest proces hałaśliwy, bo to sama kra generuje mnóstwo hałasu, tak? Ja oczywiście mówię o rzeczach teoretycznych, bo na Bałtyku to się zdarza raz na 20 lat, że gdzieś tam jest, powiedziałbym, zamarznięty, tak? Ale jeśli rzeczywiście by zamarzł, to musi być koszmar i dla was, i dla nich, bo cały czas ta kra chodzi, po prostu masakra. Nie, ja pamiętam, kiedyś Bielik wracał z takiej właśnie operacji na Morzu Śródziemnym. Nie pamiętam, kto to był rok, 12 chyba. I faktycznie Bałtyk był od gdzieś tam cieśnin bałtyckich zamarznięty aż praktycznie pod hel. Także przed okrętem naszym podwodnym szedł nasz okręt ratowniczy, tak, który jest dużo większy. Ten kadłub ma wzmocniony i on jakby no, przybijał to tak trochę, powiedziałbym, się, może nie jak lodołamać, bo to warstwa, która nie była taka gruba, ale on szedł i tym jego torze, który on wytwarzał, szedł sobie podwodny, żeby ochronić też jego pewne elementy, no bo tam na dziobie są stacje hydroakustyczne, one są odsłonięte takimi delikatnymi dość osłonkami, więc żeby to wszystko się nie zostało poniszczone, więc ten okręt jakby no przecierał mu szlako, tak to jest. A jak akustycznie to u was by brzmiało? Myślisz, że dałoby się operować jeśli w takich warunkach? Ja powiem szczerze, że nie mam doświadczenia w tym względzie. Nie? Ja akurat w tej krze wtedy akurat byłem chyba też poza dywizjonem, a w ciągu, mówię, 20 lat warunków takich, żeby krab była taka, powiedziałbym, na akwenie, gdzie operujemy, krab, bo nie mówię o tam cienkim jakimś tam pokrywie, to nie było, to nie nasz akwen, tak? Mhm. Jeżeli mówimy gdzieś tam bardziej na północ, na Zatoce Fińskiej, tak, tam się zdarzają takie zalodzenia, tak? Ale to oczywiście utrudnia, bo jest cały podręcznik NATO na temat działań w warunkach właśnie zalodzonego morza, tak? Więc... Jak to jest z naprowadzonymi torpedami? To się nazywa teraz torpedy czy pociski? To torpedy są torpedami, a pociski to... No, torpedy są jednymi z pocisków, tak? No, pociski to jest wszystko, co się ciska gdzieś tam, czy się wyrzuca, tak? I teraz załóżmy, że masz nawodny okręt i podwodny okręt. To nie jest tak, że jeśli ten nawodny okręt wystrzela pocisk do wody, to on jest naprowadzany i sobie spokojnie dojdzie do tego okrętu podwodnego? Po pierwsze, żeby do okrętu podwodnego wystrzelić torpedę, tak? Czy powiedzmy jakąś bombę rakietową, tak? To trzeba go wykryć i określić jego parametry ruchu i jeszcze jakby no, mieć pewność, że to jest okręt podwodny. To nie jest takie wcale łatwe. Po drugie, jeżeli się już strzela torpedę do okrętu podwodnego, no to okręt podwodny powinien ją usłyszeć, tak? Bo ta torpeda hałasuje, tak? I ma też szereg możliwości, żeby sprawdzić się ją zmylić, tak? Wymanewrować, zmylić, tak? I że tak powiem, nie być trafionym, tak? A ona jak poleci i jak załóżmy minie okręt, poleci, to nie zawróci z powrotem do niego? To zależy od torpedy. Są różne. Są takie, które są... Wróćmy na chwilę do tego kierowania, tak? Mhm. Są torpedy telekierowane, czyli na kablu. Czyli jest kabel, który jest nawinięty na bęben w rufie torpedy. Drugi bęben jest
wyrzutnie, a jeszcze trzeci bębem z takim też kablem jest wyrzucany razem z torpedą, więc jest tak jak się jedna szpula rozwija będąca w wodzie, jedna szpula w wyrzutni okrętu, jedna w torpedzie, tak? Chodzi o to, żeby ona się zerwała, tak? Więc, więc rozwijanie tych trzech szpuli sprawia, że zawsze na tym kablu jest trochę luzu. I to telesterowanie pozwala operatorowi z okrętu, który rozstrzela. Podobnie zresztą jest na okręcie podwodnym. Też są te torpedy telesterowane. No maksymalnie długo nakierować torpedę na cel. Ale to wymaga od tego okrętu, który strzela, tak dobrej stacji hydroakustycznej, która będzie widziała ten cel, że będzie w stanie mieć lepszy, powiedziałbym, ogląd niż sama torpeda. Tak? No to też kwestia geometrii i kwestia fizyki. Tak? No, torpeda jest, no, ma pół metra kaliber, czyli antena nie może być teoretycznie większa niż pół metra. Tak? Mhm. Na okręcie ta antena może mieć 2, 3, 4, 5 metrów, więc rozmiar anteny daje też pewną jakby jej skuteczność. Dokładność wykrywania. Dokładność wykrywania, tak. No i teraz, jeżeli ta torpeda jest telesterowana, to można ją dotelesterować prawie że aż do uderzenia, tak? Ale też jest taki etap, gdzie można ją zwolnić, odciąć po prostu kabel, tak? I ona wtedy przychodzi w tryb samonaprowadzania, ma jakiś tam układ samonaprowadzania, akustyczny przeważnie, tak? Zapalniki są też różne, bo są akustyczne, są magnetyczne. I trafi albo nie, tak? Tak to nazwijmy. I one w ogóle chcą trafić, czy wolą wybuchnąć obok? Tak jak te bomby głębinowe? Już mówię. No, okręty podwodne najlepiej jest topić, trafiając w kadłub, tak? Bo ten kadłub, mówiłem, ma 3 do 5 cm grubości, on jest naprawdę sztywny i te wszystkie wybuchy obok, tak? One oczywiście są w stanie go zniszczyć, ale muszą być bardzo bliskie. Precyzja torped obecnych, tak? Jest taka, że no, trafiają w kadłub. Mają taki zapalnik bardzo podobny do amunicji czołgowej, tak? Czyli kumulacyjny ładunek, który przepala dziurę na wylot taką i to wystarczy, tak? W środku pożar, woda, rozstrzelenie kadłuba i jest po, może nie po okręcie, ale to zależy od konstrukcji okrętu, tak? Mhm. Więc to jest jakby jeden ze sposobów zwalczania podwodnych. Innym jest strzelanie torped, które mają na tyle dobre własne układy samoprowadzania, tak? Że one są w stanie same podjąć to, powiedziałbym, proces odnalezienia, utrzymania celu i trafienia w ten cel. Posiadanie takiego systemu, gdzie jest torpeda na telesterowana, ona też ogranicza strzelający okręt, tak? Bo on nie może manewrować w pełnym aspekcie. Więc jest przez to mniej odporny na przeciwdziałanie. I teraz, jeżeli fregata strzeli torpedę telesterowaną, to okręt powodny, jeżeli wystrzeli swoją torpedę, to może ją zmusić do zerwania tego telesterowania. Im się wcześniej zerwie, tym jakby mniejsza szansa, że torpeda trafi, tak? No bo to telesterowanie, ono jakby niweluje niedoskonałość USN-ów, czyli układu samoprowadzania w torpedzie. Więc skoro jest torpeda telesterowana, to znaczy, że sama torpeda nie jest jakby, nie ma najlepszego układu, tak? Tylko ten super układ jest na okręcie strzelającym. Podstawowym takim zachowaniem okrętów podwodnych w takiej sytuacji, kiedy ktoś strzela torpedę testerowaną, jest strzelenie torpedy nawet tylko w namiar. Takie torpedy, która nie musi trafić, tak? Ale ona sama jej obecność w wodzie sprawi, że tamten okręt, który strzela, będzie... Miał zaburzone wyniki tego sonaru, to się nazywa sonar? Nawet nie wyniki. On, wiedząc, że do niego leci torpeda, będzie musiał manewrować, więc sprawi pewnie, że on odetnie torpedę swoją i zacznie uciekać, tak? To jest kwestia doboru kursu prędkości, tak? I ucieczki, tak? Żeby ta torpeda, która go goni, miała szansę nie trafić poprzez to, że ona nie będzie miała tego zasięgu, tak to nazwijmy. I tak samo to wygląda przy walce podwodny-podwodny, jak przy walce z nawodnym. Z tym, że proces samego strzelania to już jest taka wisienka na torcie, nie? To trzeba wykryć ten okręt. Tu jest cała zabawa, tak? Bo jak się już wykryją, to jest raczej ogromny problem dla jednej jednostki i drugiej jednostki. Jak się wykryją, to też nie jest powiedziane, że każda torpeda strzelana jest celna, tak? Ale to wtedy jest duża szansa dla okrętu nawodnego, że ma szansę trafić, tak? Bo to chodzi cały problem ze śmigłowcami, które również są taką bronią, bo one zrzucą torpedę komuś na głowę, załóżmy, tak? Tak to nazwijmy, kolokwialnie mówiąc. Ale samo wykrycie jest ciężkie, tak? Samo wykrycie jest procesem bardzo długim, żmudnym, wymagającym no, wielu okrętów. Pojedynczy okręt raczej ma małe szanse. I tutaj jest główna jakby broń i też obrona okrętów podwodnych, tak? Że one są trudno wykrywalne. Czyli teraz, jeśli pływa się okrętem podwodnym, to w ogóle się nim powinno pływać, czy w przypadku jakiegoś konfliktu najlepiej się gdzieś ukryć jak snajper i po prostu czekać na swoją?
To zależy od zadania, jakie się ma. No, jeżeli się ma zadanie typu pilnować jakiegoś tam odcinka na morzu, jakieś rubieże, żeby nie przeszły tam okręty jakieś przeciwnika, no to trzeba się poruszać, tak? No bo trzeba. Niektóre z okrętów obecne jakby w służbie mogą się położyć nad niej, też mogą leżeć w rejonie i siedzieć, i oczekiwać, więc to zależy od jakby zadania, akwenu, przewidywanego przeciwnika. To tutaj trudno mieć jakąś regułę. To już jest kwestia bardzo, powiedziałbym, specyficzna dla konkretnego zadania. Tak? Można i tak, o tak powiem. Nie da się okrętu podwodnego, nie da się wykryć w żaden inny sposób niż tymi akustycznymi... Nie, no da się, oczywiście. To są akustyczne, to są jakby podstawą są systemy akustyczne. One są i aktywne, i pasywne. Tak? Pasywne, czyli ktoś słucha dźwięku, który okręt podwodny wytwarza, tak? Emituje. Głównie to jest turbina? Śruba raczej, tak? Bo turbina to mi się kojarzy bardziej z napędem, czyli bo są okręty, które mają turbinę, tak? Ale to są okręty atomowe, tam jest turbina parowa, tak? Która... Mówię o śrubie. Tak. Więc, ale są takie okręty, które mają turbinę. Ale tutaj u nas na szczęście te okręty nie mają sensu atomowe na Bałtyku, czy w ogóle tu na tych wodach wewnętrznych europejskich. To raczej kwestie oceaniczne. Śruba jest głównym jakby emiterem hałasu, ale te śruby są już, no to jest chyba najbardziej utajniona część okrętów, te śruby, tak? Te nowoczesne śruby są przeważnie, jak są w porcie okrętu, to są zasłaniane, żeby nie było widać kształtów, tak? Bo to jest ten high-tech taki, ta najwyższa technologia. One są tak zrobione, żeby nie wytwarzały kawitacji, czyli tego procesu wydzielania się pęcherzyków powietrza pod wpływem ciśnienia, które śruba wytwarza. Więc to one są jednym z źródeł hałasu. Drugim to są te wszystkie prace mechanizmów wewnętrznych, pompy chłodzące, pompy jakieś wodne, tak, one też hałasują i one też są wyciszane, bo cały okręt w ogóle jest skonstruowany z myślą o tym, żeby był jak najbardziej wyciszony. Trzecim źródłem są na przykład kawitacja kadłuba, tak, kadłub, który się porusza z pewnym prędkością, również spręża wodę, tak, na opływie ta woda jest sprężana, to jest tak jak na skrzydle samolotu, tak, ona jest ściskana. I też wytwarza się w procesie kawitacji właśnie kadłuba się wytwarzają te bąble i te bąble powietrza, które się wytwarzają, one pękają. I to pękanie tych bąbli słychać, tak? Na tych, to jest ten hałas kawitacyjny, tak? To pękanie baniek powietrza, tak? Ale dalej mówimy o hałasie. Tak, to mówimy o hałasie i to mówimy o kwestii pasywnej na razie, tak? Czyli akustyczne systemy pasywne. Słuchamy tego, co okręt wytworzył, jak zahałasował. Czyli te symboliczne 25 centów z filmu Nagi Peryskop, tak? 0,2, 1/5. Jak spadły, to też to można usłyszeć rzekomo, tak? A później się wysyła te sygnały, jak nie topesz. Potem jest druga jakby podgrupa, czyli systemy aktywne, czyli są systemy, które wysyłają własne fale i szukają obiektów, czyli echolokacja, jak nie topesz, dokładnie. Wysyłam falę, ona się odbija, mam jedną, drugą, trzecią, obiekt się porusza, prędkość powiedzmy 12 węzłów, tak, czyli... To jest to, co takie on w filmach? To takie on, tak. No, dokładnie. I to jest właśnie to, i to właśnie jest system aktywny, tylko że on zdradza obecność przeciwnika okrętowi podwodnemu. No ktoś, kto emituje sygnał akustyczny, to jest ktoś, kto jest groźny. Czyli to już jest niebezpieczne. To jest dla niego niebezpieczne, tak? Oczywiście. To jest znowu szacunek ryzyka, tak? Czy trzeba, czy nie trzeba. Rzecz trzecia to jest to, że okręty nawodne korzystają ze śmigłowców lub ze wsparcia samolotów, a te z kolei używają pław hydrolokacyjnych. I te pławy są również aktywne, pasywne, bądź aktywno-pasywne. Je się rozrzuca w pewnych liniach, przeważnie na krzyżach, tak? One zbierają sygnały, jak są pasywne. Układ krzyżaka daje to, że jak się gdzieś jakiś hałas znajdzie, to można... Określić... Tak jak phi lambda, tak? Czyli jak XY na osi współrzędnych. Określić mniej więcej, gdzie to jest oczywiście transmitowane i okręt podwodny jest zagrożony, bo te pławy, jeśli są pasywne, one nie hałasują, same nie wytwarzają, powiedziałbym, żadnych hałasów. I to jest jedna z bardziej niebezpiecznych rzeczy, ale mają swoje ograniczenia. Śmigłowiec zabiera takich pław 15, może 20, tak? Samolot 50, 60, 80, zależy jaki, tak? Więc też ich nie rozrzuca wszędzie, gdzie tylko może, bo to jest bez sensu, bo to nie jest środek do takiego poszukiwania poszukiwania wstępnego, tak? To już trzeba mniej więcej mieć podejrzenie, że tutaj może być podwodny i wtedy i zaczyna się. Trzecią grupą, która jest możliwa, trzecią, drugą. Aktywne, pasywne, to dobrze, no może drugą. Są systemy magnetyczne, czyli tzw. MAD. Czyli to jest to, co samolot, przeważnie samoloty mają, to również śmigłowce,
Czyli to jest Magnetic Anomaly Detector, czyli wykrywacz anomalii magnetycznych, czyli obiektów metalowych, które są gdzieś tam w miarę duże i nie powinno ich być, tak? Nie ma metalowych wielorybów, tak? Mhm. Ale one mają ograniczenia takie, że samolot musi nadlecieć no, mniej więcej na odległość 300-400 metrów maksymalnie, może 500. Nie, od łodzi. Od okrętu podwodnego, także... Od podkrętu. Nie, ja to cię poprawiam, wiesz, bo te łodzie tam się, one pokutują, nie ma problemu ze mną, nie? Ja dowodziłem łodzią prawdziwą podwodną, bo Koben to łódź podwodna, tak? Ale terminologia jest taka, że mówimy okręt, bo tak jest gdzieś napisane w przepisach. Jasne. Nie obrażamy się o to. Beatlesi z żółtą łodzią podwodną zrobili taką reklamę łodzią podwodnym, że tego się nie da już wyplenić, a dwa, wszystkie inne marynarki mają łodzie podwodne, tylko u nas są okręty właściwie. My zawsze inaczej, tak? Ale to tak, znowu dygresja. I ta trzecia grupa, te MADY, tak, są takim już systemem, na którym też nie opieramy tego wykrycia wstępnego. Ono jest najbardziej jakby kluczowe. Tylko to już jest takie, że jak już wiemy mniej więcej z pław, że jest tutaj ten okręt, bądź z innych tam, powiedziałbym, środków, to nadlecimy jeszcze na ten, sprawdzimy przelotami, że faktycznie jest tam coś takiego i dopiero rzucamy torpedę. Czyli to jest takie już przed strzałem ten MAD właściwie się nadaje, tak? Mhm. I ostatnimi czasy zaczyna się robić taka całkiem nowa, taka powiedziałbym, dziedzina, taki multistatic system, czyli to są takie systemy, gdzie indziej jest emiter, a gdzie indziej jest odbiornik w fali akustycznej. Czyli załóżmy sobie, że jest, czy ten system jest stacjonarny, czy też okrętowy, że ktoś emituje dźwięki, jest daleko w miarę od rejonu, emituje dźwięki, a w rejonie są jednostki, które są pasywne i odbierają te odbite dźwięki. I w tym momencie odbity promień, czy fala odbita od okrętu podwodnego, ona się rozprzestrzeni gdzieś tam w jakimś tym i jeżeli trafi do tych odbiorców, to jeżeli trafi do dwóch czy trzech, to sobie zrobią z tego namiar i będą w stanie określić się położenie, tak? I to dużo, jest... dużo dokładniej pewnie niż... Tak, i też miarę skrycie, tak? Bo skądinąd jest hałas, a gdzie indziej jest odbiorca, nie? I te, no to jest pewna przyszłość, ten właśnie multistatic. No ale to jeszcze nie jest powszechne, tak? To jeszcze nie jest powszechne i to jeszcze nie jest takie zagrożenie dla podwodnych, które jest jakby kluczowe w tej chwili, ale to jest przyszłość, tak? Ja się zastanawiałem też nad satelitami. Czy nie ma żadnej szansy z satelit użyć w jakikolwiek sposób do tego? Nie, no satelity to są tylko w przypadku okrętów balistycznych, które wystrzeliwują te wielkie rakiety, które mogą zniszczyć całe kontynenty, tak? To tam rakieta wystrzelona balistyczna z 15 głowicami, tak? Ona startuje parę minut, grzeje troposferę, satelita to widzi, tak? Mhm. W przypadku nawet okrętów podwodnych strzelających rakiety manewrujące, tak? To też jest taki jeden z mitów i też taka idea jest, żeby takie okręty wyposażać, pytałeś, o co są zbrojone, w torpedy, ale również pociski rakietowe. Czyli tak jak wychodzi na powierzchnię i strzela w górę? Nie. No właśnie nie, właśnie nie. To jest tak, że to pociski rakietowe można strzelać z rzut i torped, czyli się wystrzeliwuje zasobnik z pociskiem, on się odpala tam różne stopnie silników startowych, i gdzieś tam po paruset metrach błyskach wylatuje z wody pocisk pod kątem mniejszym czy większym, robi pewną góreczkę, ustabilizuje lot. Ta góreczka wynosi tam 150 do 400 metrów, trwa to parę sekund. Nie do wykrycia właściwie, chyba że ktoś będzie miał takie... No, jeżeli będziesz patrzył w punkt, tak? Czy to satelita będzie patrzył, czy też operator radaru, będzie patrzył w ten punkt, w którym to się będzie miało dziać, nie? I będziesz widział że coś zaistniało, ale... Nikt nie będzie wiedział skąd. Ale powiesz, no a za chwilę już nic nie ma, nie? Więc może to był chmura, ptak, wiesz. Satelita, który byłby optyczny, tak? Czyli jakiś taki, powiedziałbym, fotograficzny, tak to nazwijmy, to pewnie miałby taki odczyt, ale teraz to sobie wyobraźmy, że pilnujesz całego akwenu, tak? No to nie jesteś w stanie zogniskować, wiesz, obiektywu wszędzie, tak? I mieć zdjęcia, powiedziałbym, całej wielkiej przestrzeni, poszczególnych zdjęć i co parę sekund tak robionych. No bo to się nie da zrobić tego w ten sposób. Więc satelita raczej nie. Jeszcze dołożę, teraz też systemy lotnicze, czyli śmigłowce i samoloty zaczynają też mieć systemy laserowe, tak? Czyli takie, to jest tak jak w programach o zabytkach, te lidary są, tak? Czyli te laserowe detektory obiektów, tak? Tak. I coś podobnego się... Takie skanowanie tego, co się dzieje na powierzchni i pod powierzchnią. No i takie same coś zaczyna się stosować na morzu, żeby szukać podwodnych okrętów, no ale znowu ograniczeniem jest zasięg, tak? Czyli to też nie jest system, który pozwala te wstępne przeszukanie zrobić, tak? A tu jest problem, tak? Bo jak już wiemy, że coś gdzieś jest, nie? To wtedy możemy tam rzucić wszystkie środki, jakie mamy i zacząć szukać. Problem jest, żeby wiedzieć, gdzie w tym wielkim przestrzeni, a znowu mówimy o Bałtyku, czasami takie teorie, że on jest mały i nie tylko, że płytki, ale że jeszcze jest mały jeszcze, tak? To jest gorsze, nie? No to ten Bałtyk ma 380 tysięcy bodajże kilometrów kwadratowych, tak? Jest to większy od Polski przestrzeń.
tam 1100 kilometrów po długości i tam 400 po szerokości, tak to licząc, nie? Więc to nie jest taki mały ten akwen i każdemu, kto mówi, że jest mały, to życzę, żeby się w grudniu przepłynął, wiesz, jachtem z Świnoujścia do Helsinek, no i będzie wiedział, jakie to jest małe. No. Albo niech pogada z Bartkiem Kubkowskim. Był u mnie ostatnio chłopak, który próbował w Puław przepłynąć. Aha, wiem kto. To jest mały. No, nie jest największy, tak? No, nie jest to Pacyfik, ale to też nie jest ten, jakby, to nie jest ta skala tej małości, tak? Więc w tych systemach, które są, one się rozwijają, bo dla NATO, tak to powiem już teraz, zwalczanie okrętów podwodnych jest jakby priorytetem, bo gdzieś tam potencjalni przeciwnicy jakby w tej dziedzinie się są najgroźniejsi i w tej dziedzinie się rozwijają, tak? I dlatego ten nacisk jest dość duży, żeby to robić, żeby szukać nowych systemów i tutaj są wielkie nakłady i jakby inwestycje w ten rodzaj broni. Dlatego cię o to chciałem pytać, bo zastanawiałem się też, jakie mają znaczenie na polu walki okręty podwodne, bo wydaje się, w mojej głowie to wygląda tak, albo da się je wykryć i bardzo łatwo je zestrzelić, bo są pod wodą i są wolne i jak już się zlokalizujesz, to powinno być łatwo, albo jest je bardzo ciężko wykryć i to był taki, nazwałbym to takim game changerem, że coś jest pod wodą i może się natychmiast wynurzyć, wystrzelić rakiety albo zestrzelić statek. No, sęk w tym, że okręt. Sęk w tym, że on się nie musi wynurzać, żeby cokolwiek zestrzelić, tak? Żeby wystrzelić rakiety, się nie musi wynurzyć, bo rakiety są szerem spod wody. Mm-hmm. Żeby zatopić inną jednostkę na wodną, tak? Może to zrobić przy pomocy torped, może robić przez rakiet kierowanych, tak? Też wylecą rakiety i trafią okręt. Dwa, że będzie robił to z... Przed torpedami trudno się jest obronić, strzelami do okrętu nawodnego, bo okręt wodny się nie może zanurzyć, nie może zejść pod, jest oklidę, nie może... Nie ma manewru głębokością, tak? Więc okręt podwodny, okręt na wody jest łatwiejszy do wykrycia przede wszystkim, więc mówimy o tym wstępnym wykrywaniu, tak? Okręt podwodny widzi ten okręt szybciej niż w drugą stronę. W takim razie musi być tańszy. Który? Na wodny czy podwodny? Na wodny. Nie, bo zależy jaki jest jeszcze. Ten okręt podwodny nowoczesny, taki rzędu 2000 ton kosztuje około miliarda euro, miliarda dolarów, tak? To czemu nie mamy 20 łodzi podwodnych? Bo jest na 20 potrzebnych, powiem tak. Ale my też mamy trzech, a te trzy są nam potrzebne, ale mamy je w planach gdzieś tam, bo tak powiem. Ja od lat walczę też o to, żeby walczę. No. Gdzieś tam między innymi dlatego tu jestem z tobą rozmawiam, bo jakby no, żeby przybliżyć tą ideę marynarki w ogóle, a o podwodnych też rozwiać parę mitów. One są dlatego potrzebne, że działają skrycie. Jest to jedyne... Modne słowo teraz jest stealth, nie? Wszyscy mówią o myśliwcach stealth, o okrętach stealth, tak? Wszystkie są niewidziane radarów, co oczywiście jest nieprawdą. One są trudno wykrywalne, ale są wykrywalne. Prawdziwym systemem stealth, będąc od lat, to są okręty podwodne, bo one są wykrywalne na poziomie taktycznym, tak? Czyli mamy rejon 5 na 5 kilometrów, czy tam 10 na 10, nie rzucamy tam siły jakieś okręty i one wykryją ten podwodny kiedyś tam. Mają szansę. Ale jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia takiego troszeczkę dalej, większych obszarów, to mamy obszar i nie widzimy podwodnych. Na wodne wykryjemy, tak? Wyślemy samoloty, satelity, tak? Wyślemy inne okręty, tak? Rozpoznamy teren, czy drony, tak? Podwodnych nie wykryjemy, tak? A jeżeli będziemy to wykryć, to jest tak długotrwały proces, że to jest trudne. I jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. Na jaką odległość działają te akustyczne? Z jakiej odległości jest tego nie powiedzieliśmy. Na to odpowiedzi nie ma pytania. Okay. Bo to jest tak zależne od czynników hydrologicznych i od systemów posiadanych na pokładzie, że ja osobiście jako na okręcie miałem takie sytuacje, że słyszałem transmisje i okręty na Bałtyku z ponad 50 kilometrów i to przez naszą stację było to słyszalne, a jednocześnie miałem taką sytuację, że przed teleską widziałem inny okręt podwodny, który stał na chrapach, czyli hałasował, tak? I myśmy stali gdzieś tam 2 kilometry od niego, tak samo, iżby się nie słyszeli. Czyli to kompletnie zależy od tego, co się dzieje w wodzie. Dokładnie tak. To zależy od wody i od sytuacji, i jeszcze od okrętów, czym dysponują okręty poszczególne, tak? Więc to nie ma reguły. Są to, jeżeli się trafi na kanał dźwiękowy, to mogą być dziesiątki, nawet, nie wiem, nie powiedziałbym setki, ale to będzie za dużo, ale 100 kilometrów nawet, tak? Oczywiście mówimy o przypadkach bardzo rzadkich, tak? Ale na co dzień są to odległości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. Czy jeśli przyszedłby tutaj dowódca, nie znam nazw okrętów, ale powiem takiego małego niszczyciela, fregata to się nazywa, rakietowiec? Może czy... być fregata, no. Załóżmy, może że być korweta. Dowódca fregaty, to czy on nie powie mi tego samego, że my musimy mieć trzy fregaty, fregat, bo one są najlepsze? Ale weźmy rację. Dlaczego? Bo to jest tak, jakby ktoś powiedział, wracając do czasu, do wojsk lądowych, tak? Czy musimy mieć czołgi, czy bojowe wozy piechoty? Mhm. Tak? Czy musimy mieć czołgi, czy artylerię?
Musimy mieć to i to. No to nie ma dylematu, tata czy mama, tak? To nie jest tak, czy dziecko musi mieć tatę czy mamę. Musi mieć jedno i drugie. Więc nie ma dylematu, czy podwodne są potrzebne, czy są kosztem czegoś. Czy podwodne są kosztem fregat, czy fregaty są kosztem podwodnych, czy też podwodne i fregaty są kosztem czołgów. Bo założenie jest takie, że te systemy się dopełniają. I tak jak w całości sił zbrojnych, licząc od samolotów, śmigłowców, czołgów i już wyżej, skrzydeł lotniczych, dywizji pancernych tam i zmechanizowanych, brygad aeromobilnych, tak? Tak samo w tym samym systemie jest marynarka, nie? I czym jest jakby no, nieszczęście marynarki w tej chwili, w takim powiedziałbym publicznym postrzeganiu, że wszyscy myślą o marynarce, że jest to formacja stworzona do obrony Wybrzeża Polskiego. Tak wszyscy mówią, marynarka ma bronić Wybrzeża. I to się spotyka w bardzo wielu wypowiedziach. Nie? No nie, marynarka nie jest od obrony Wybrzeża. Marynarka od obrony Wybrzeża była 100 lat temu, kiedy inna marynarka, która podeszła po to Wybrzeże, była w stanie użyć armat, nie wiem, czegoś tam jeszcze, na odległość 15, 20, 30 kilometrów. Czyli mogła zniszczyć cele na Wybrzeżu. Jak Westerplatte. Jak Westerplatte. Drugą rzeczą, obrona przed desantem. Czyli marynarka, która była i już nastrzelała po tym Wybrzeżu wszystko, co chciała, poniszczyła, czyli D-Day, tak? Mhm. No to wtedy lądowały jakieś tam i wojska z tego państwa i tam gdzieś tam wkraczały, gdzieś tam w głąb i był desant, tak? Więc znowu nie. W tej chwili marynarka nowoczesna jest w stanie oddziaływać na cele oddalone 2-3 tysiące kilometrów od tego, gdzie jest okręt. Na Ukrainie rosyjskie okręty podwodne strzelają rakiety Kalibr, tak, które mają zasięg 2400 i póki tych okrętów nie wyeliminuje się, a nie ma czym, nawet gdyby tam cała US Navy weszła, tak, to by nie miała gwarancji, że te okręty wykryje w ciągu miesiąca, dwóch. Ja nie wiedziałem, że oni strzelają teraz z okrętów podwodnych. Oczywiście, oczywiście, że tak. Kalibry strzelane są również z okrętów podwodnych i z nawodnych i są rzucane oczywiście inne pociski z samolotów. Tak? I w ten sposób, co mówiłeś? Z wyrzutni torpedowych, tak? I są strzelane. I można sobie wyobrazić taką sytuację, że okręty podwodne na Bałtyku są strzelą kalibry. Kalibry przelatują przez dolinę rzeki Odry, ratują do Śląska. Mhm. Więc jakie mówimy o obronie Wybrzeża? Mówimy o obronie całego kraju, tak? Że marynarka ma bronić całego kraju. I co więcej, ta marynarka broniąc tego kraju od północy, tak? Jest, bo to ma mieć podwodne, żeby one były pierwszą barierą. Prowadziły pewne rozpoznanie, tak? Bo nie widać ich, a one wszystko widzą, tak? A bardzo dużo, tak? Żeby same stwarzały zagrożenie, tak? Dla przeciwnika, który musi też przedsięwziąć pewne środki ku temu, żeby były pierwszą linią obrony dla drugiej linii obrony państwa na morzu, czyli dla fregat, tak? To, co zaprosisz kolegę z fregatu, on powie, że potrzebne będzie rację. Dlaczego? Bo te fregaty wyposażone w pociski przeciwlotnicze dalekiego zasięgu, tak, to będą miały taki sens, jak to, o czym dzisiaj mówimy, czy patrioty niemieckie, dzisiaj chcę wchodzić w politykę, tak, ale z punktu widzenia taktycznego, czy lepiej, żeby stały na granicy polskiej, czy może tam na rubieży 100 kilometrów od granicy polskiej? Też się nad tym zastanawiałem, że to nie ma sensu, nie ma znaczenia za dużego. Znaczy, znaczenia ma i nie ma, bo jeżeli ta rubież będzie byłaby na 100 kilometrach przed, to oczywiście wcześniej byłby wykrywany i niszczone jakieś tam rakiety, tak? Ale nie ma jakiegoś super. Oczywiście, że lepiej, tak? Tylko, że pytanie jest inne, to będzie polityczne, tak? Bo nikt nie chciał nam dać patriotów w sensie sprzętu, tylko mówiliśmy o przesunięciu batalionu jakiegoś tam przeciwlotniczego Bundeswehry gdzieś tam. I to jest kwestia polityka, jestem w to wchodzić, nie mój poziom. Ale zawsze lepiej jest się bronić wcześniej, tak, niż później, tak? Zawsze lepiej mieć pierwszą linię obrony daleko i kolejne, niż tylko wszystkie bardzo blisko siebie. Więc wystawienie na fregatach systemów obrony powietrznej dalekiego zasięgu sprawia, że marynarka wojenna jest w stanie obronić Polskę od północnej strony, a to jest 400 kilometrów do 500 frontu, tak? Siłami trzech fregat i trzech okrętów podwodnych, plus parę innych jednostek. Koszt tego wszystkiego, tej całej marynarki, to jest 35, 40, 50 miliardów złotych. To tyle płacimy za 250 czołgów. 30 miliardów to kosztuje 250 czołgów amerykańskich. Mhm. I one nie są w stanie obronić Polski od północy przed atakiem lotniczym, atakiem powietrznym z użyciem kalibrów, tak? One są w stanie obronić, ale nie same, z tysiącem różnych innych jeszcze pojazdów przed desantem. Desant nie jest zagrożeniem największym. Więc rozwój marynarki jest o tyle ważny dla państwa, że tanim kosztem możemy pół frontu obronić, tak? A środki, które byśmy musieli przeznaczyć w innym rodzaju sił zbrojnych, w wojskach lądowych czy siłach powietrznych, żeby to zrobić, możemy przerzucić na front ten najważniejszy front, nie? Ten wschodni, tak? Myślisz, że jakiś dowódca dywizji pancernej by się z tobą zgodził w tej kwestii? No mam nadzieję. Czyli powiedział nie, żadnych okrętów podwodnych, same czołgi. Ja mam nadzieję, bo ja mam nadzieję, rozmawiałem z paroma już dowódcami, nawet z dywizji pancernej, to nie, bo nie mamy takiej, ale zmechanizowanej to mi się zdarzało. I generalnie oni rozumieli, o czym mówimy, tak? To nie jest tak, że gdzieś tam
inne rodzaje sił zbrojnych. Ja nie mówię, że też generalnie. Są tacy, którzy nie widzą sensu marynarki, ale sporo z tych oficerów widzi i wiedzą o tym, że lepiej mieć zabezpieczone tyły, niż ich nie mieć zabezpieczonych. Pytanie, jeżeli oni mają wydzielić jedną z czterech dywizji broniła wybrzeża, tak? A ta dywizja kosztuje dużo więcej niż cała marynarka, tak? Bo to dywizja to jest kolos, tak? To jest no, setki, jak nie tysiące pojazdów i innych, no i też paręnaście tysięcy ludzi, tak? Których trzeba utrzymać, skoszarować i tak dalej, i tak dalej. To jak zwykle jest moja nomenklatura, której nie znam. Może źle to nazwałem, ale nieważne. Nie, dobrze nazwałeś, okej. To dowódca dywizji, nie, bo się śmieję, bo pancerna jest, dywizja kawalerii pancernej jest jedna, ale akurat z nimi rozmawiałem jeszcze w życiu, nie? Ale oni też się zmieniają. Ale chodzi o to, że to powinno być dla wszystkich osób, które mogą się wznieść ponad tą korporacyjność, tak? To jest tak jak, mamy też to w cywilu, tak? No, prawnicy mówią o problemach prawników, lekarze o problemach lekarzy, tak? Jest taka korporacyjność, tak samo jest we wojsku czasami. Że jak ktoś jest, nie wiem, pilotem myśliwca, to widzi myśliwce first, tak? Jak ktoś jest tym, więc sztuką jest, tak? Ale takie też ludzie powinno się wybierać do podejmowania tych wyższych decyzji, tak? Tych, którzy są w stanie się odciąć od pewnej korporacyjności. I ja też nie dlatego jestem jakby, no, nad mówię, bo kiedyś mi zapytano, czy fregaty, czy podwodne, tak? I ja mówię, no wiecie co, no, bliższa koszula ciała, oczywiście, że podwodne powinny być wcześniej, nie? Uważam, że są prostszym troszeczkę tematem do zrealizowania, tak? Bo fregata obrony powietrznej jest też skomplikowanym bardzo procesem, ale to też wymaga jakby jeszcze większej ilości specjalistów zaangażowanych niż podwodne. Podwodne są na tyle wąsko specjalizowane jako sam produkt, że wydawało mi się, że to może być łatwiejsze, nie? No ale przekonano mnie, słuchaj, ale mówi, fregaty to będzie też zastrzyk dla naszego przemysłu, tak? Tam przemysł będzie mógł urwać więcej procentów wykonawstwa tego, tak? Więcej pieniędzy zostanie w Polsce, nabyć pewne kompetencje. Więc macie rację, no to więc, jeżeli mamy wybór nie czy jedne zamiast drugich, tak? Czy drugie zamiast pierwszych, tylko mamy wybór, które pierwsze, a które drugie, tak? To ja się dałem przekonać, tak? I wsparłem gdzieś wszędzie ideę fregat i nawet powiedziałbym, nawet dołożyłem swoje gdzieś tam kamyczki do tego. Malutkie, takie żwirki, malutynkie, żeby nie było, że tutaj o tym sukcesu jestem jakiegokolwiek. To jest rzecz, o której się często nie myśli, jak patrzę się na polityków, jakie decyzje podejmują, co? Że oni muszą też się zastanawiać na przykład nad tym, jak funkcjonuje państwo. Ja nie zazdroszczę politykom podejmowania decyzji, no ale to sami się na to zdecydowali, tak? Więc... Ale często są oczerniani, bo podjęli złą decyzję, tylko że ludzie nie rozumieją, jak skomplikowane są te decyzje. One są skomplikowane i najgorsze jest to, kiedy... Ja słyszę coś takiego. Nie znam się, ale mam opinię, tak? No mnie to strasznie denerwuje, bo w obecnych czasach, tak, naprawdę można w ciągu paru godzin nabyć wiedzy podstawowej, tak. Można wejść, zaczynając od Wikipedii, Polska wcale nie jest taka zła, przejść na Wikipedię angielską, która jest całkiem przyzwoita. Jest dużo lepsza, chciałbym to zaznaczyć. No tak, ale jest większa też i jest więcej krajów, ale Polska chyba jest na piątym miejscu, czy na szóstym, nie? Chciałbym tu robić reklamę Wikipedii, ale ona nie jest zła, naprawdę, nie? Oczywiście dziedziny są też różne opisane, ale na angielskim jest mnóstwo dokumentów źródłowych, i można to tym sposobem, wchodząc na kolejne odnośniki, w ciągu paru godzin mieć wiedzę podstawową. W ciągu paru dni mieć podstawową wiedzę taką specjalistyczną już, nie? Ja nie mówię, żeby być specjalistą, to, bo to jest różnica, nie? Bo mieć tą wiedzę. Nauczyć się można bardzo szybko. I nauczyć się bardzo szybko i zgłębić temat, żeby nie zadawać głupich pytań, albo mówić, nie znam się, ale mam opinię. Mhm. Więc powiedzieć, zadałem sobie trud, poczytałem i teraz mam opinię, ale to jeszcze lepiej, jakby ta opinia była... Mam pytanie. Skończona pytaniem. Tak, dokładnie. Mam pytania, ale pytania podpięte... Nie pytaniem podstawowym, a co to jest, no powiedziałbym, dziób czy rufa, tak? Mhm. No bo my takie pytania mamy, to poczytajcie sobie, no. Wiesz, no to, bo to jest właśnie coś, co się odkrywam jakby ze zdumieniem, że bardzo dużo osób chce się na taki temat wypowiedzieć, ale na zasadzie takie właśnie, bo mam 1000 pytań, a pan musi mi odpowiedzieć na te pytania, nie? Mówię, no dobrze, ale te pytania są na poziomie, no nawet nie Wikipedii, są jeszcze niżej, tak? Mhm. Więc dlaczego ja mam zdawać sobie trud i odpowiadać na pytania tak proste, które i wielokrotnie odpowiadane już pytania, tak? A ktoś to pytanie zna sobie trudno, żeby sam na początku poszukać. A dopiero potem, poszukałem, znalazłem, przeczytałem, nie wiem, 5 stron na jakiś temat i mam jedno pytanie w związku z tym. I już widać po pytaniu, że ktoś ma jakąś wiedzę, tak? A jak ktoś mnie pyta o rzeczy takie, które są oczywistą oczywistością, czytując klasyka, to aż się nie chcesz odpowiadać. No ja jeszcze odpowiadam takie pytania bardzo często, ale mówię, panowie, poczytajcie, no tutaj no jest mnóstwo. Możesz stawiać linki zawsze w odpowiedzi. No tak, ale to znowu, to ja muszę szukać linków, odpowiedzi, żeby ktoś sobie wpisze, no wiesz, no proces, nie wiem. Ale nie ma, ludzie nie mają takich nawyków. Łatwiej jest zapytać. Ja pytam, ty mi odpowiedz. Bo to jest nawyk, który ludzie mają. A taki odruch, żeby coś wpisać w Google'a, to jest coś, czego ja się sam musiałem nauczyć. I nauczyłem się tego i teraz rzeczywiście googluję rzeczy, ale miałem taki nawyk, że wolałem kogoś zapytać, żeby ktoś mi powiedział. No dobrze, ale to wiesz, to wiesz, zmieniasz się,
ewoluujesz, tak? I masz, nabywasz właściwych odruchów, tak? No bo... Tym bardziej, że to jest takie szybkie, po prostu wpisujesz pytanie w Google. Tak, ale trzeba mieć pewną jeszcze selektywność, bo w tym Google'ach też są różne poziomy odpowiedzi, są prawdziwe i nieprawdziwe też, nie? Dlatego to jest druga rzecz, dla którego ludzie pytają ciebie, bo masz autorytet w danej kwestii. Ale okej, tylko ja bym oczekiwał od ludzi też trochę własnego trudu, tak? Czyli chcę się dowiedzieć czegoś o czymś, gdy mam wiedzę podstawową i już po pytaniu, które zadaję, widzę wtedy jako odbiorca, tak, że ktoś coś wie, I pytam jako fachowca i ja wtedy pytam mu z przyjemnością, mówię, no dobrze, no facet zadał sobie, czy ta kobieta zadała sobie trud, co się dowiedziała, ma wątpliwości, pyta fachowca. No lepiej nie można. No lepiej nie można. Po to jest fachowiec, żeby powiedzieć na pytania tylko najpierw abecadło, tak, pewne, a potem, wiesz, robimy gramatykę, tak, no. To ale to się też tyczy nawet takiego prostego, logicznego myślenia. Mi ostatnio gościu zadał pytanie, czy żeby prowadzić wywiady z ludźmi, trzeba się przeprowadzić do Warszawy. I odpisałem mu, mieszkając poza Warszawą, nie da się prowadzić wywiadów z ludźmi. Nie wiedziałem, co mam mu odpowiedzieć. Tego nawet nie możesz pisać w Google, to się wystarczy zastanowić, że to pytanie po prostu nie ma sensu. No tak, ale to tak no, jest. Chcę jeszcze wrócić do tych systemów Patriot, bo powiedziałem coś, co było trochę bzdurą i teraz się głębiej nad tym zastanawiałem. Jeśli postawilibyśmy te systemy Patriot na naszej granicy z Ukrainą, to czy one mogłyby zestrzelić pociski na Ukrainę, czy nie mogłyby? No, słuchaj, bardzo widzisz. Zacząłeś zastanawiać, masz szereg pytań. No. Co jednego są kwestie techniczne, a co jednego są kwestie polityczne. Tak? No, nie chciałbym się tutaj poruszać, bo to nie moja działka jest. No, ale już tak powiem... Pociski nie widzą granic. Gdyby widziały, to by ten, który spadł u nas, by nie spadł, tak? By zawrócił, tak? Nie widzą granic, nie? Ale granice widzą politycy, granice widzi prawo międzynarodowe, tak? No i teraz, czy ktoś zezwoliłby, tak? Żeby systemy działające na jego terytorium, na terytorium sąsiada oddziaływały na moje terytorium? Czy to jest naruszenie suwerenności kraju? No jest. No jest. Czyli już nawet Ukraina mogłaby mieć z tym problem. No już Ukraina mogłaby mieć z tym problem, tak? Co innego, gdybyśmy weszli do konfliktu jako sojusznik, podzielili sobie strefy jakiegoś oddziaływania i tak dalej, tylko to już jest wojna. Więc no... Czyli to, co powiedziałem, nie ma sensu, bo one i tak nie mogłyby strzelać nad Ukrainę. To one muszą być w Ukrainie, żeby mogły działać. Wiesz, ile ten pocisk był w polskiej przestrzeni powietrznej, ten, który spadł? 3 sekundy. No to przez 3 sekundy to nawet przycisk jest trudno wcisnąć, nie? Żeby powiedzieć tak, strzelać. Nie? No to nie ma... Iluzją jest obrona 100% kraju, tak? Gdyby w tym... Z całym szacunkiem dla miejscowości, tak? Bo nie byłem dla ofiar. Gdyby tam stał sztab Wojska Polskiego, tak to nazwę, bo tak w stanie mówię o czymś, co nie istnieje, tak? Żeby nikt nie posądził, że tak się tym zdradzę. Gdyby tam stał sztab Wojska Polskiego, tak? To on byłby chroniony jakimiś systemami. I te systemy wtedy by reagowały. Ale jeżeli tam nie było nic, tak? Militarnego. Nie mówię o bocznicy, rampie, gdzieś tam jakimś tam, nie wiem, wytwórni pasz, tak? Bo to... takich rzeczy nie będziemy w stanie ochronić, bo musieli mieć, wiesz, więcej rakiet niż krów, tak? No bo to się nie da tego zrobić, no. Nie da się każdej krowy obronić, nie? Przed, powiedziałbym, atakiem, nie? Każdego miejsca, no. No każdego miejsca się nie da, więc tutaj trzeba się z tym pogodzić, tak? Że to, znaczy pogodzić. Nie pogodzić się z tym, że ludzie zginęli, tylko pogodzić się z faktem, że iluzją jest bezpieczeństwo 100% kraju. I tyle. I od tego są... Jak gdyby to była wojna, to pewnie by były jakieś inne procedury, schrony, alarmy. A tutaj przypadek. No, nieszczęście takie same, jak ktoś to ciężarówką jadąc stracił hamulce, tak, i wjechał w przystanek autobusowy. No też powiem, no to budujmy przystanki, które będą ciężarówką odporne, tak? No pewnie można tworzyć przystanki o grubości 3 metrów żelbetonu, tak? No, tylko, że wiesz, no to jest no, nie, bezsensowne. To jest z drugiej strony trochę normalne, że jeśli dwa kraje walczą ze sobą, to, że coś wypadło... No tak, to jest naturalny efekt. To jest naturalny efekt i tak samo dolatywali, wiesz, w czasie II wojny światowej pociski dolatowały do... Nad Mołdawią też to się działo. Tak, ale w czasie wojny światowej, tylko też bym nie skłamał, nie wiem, drugiej, Niemcy zbombardowali Dublin, tak? Był taki przypadek. Dublin, przecież Irlandia nie była w czasie wojny i było bombardowanie Dublina. No, okazało się, że pobukowo, pomyliło mi się z Belfastem, tak? No była tego taka. Nie słyszałem. No to widzisz, to ja gdzieś wygooglowałem kiedyś. No. No więc była, no więc to się zdarza. No. Nie wiem, czy przeprosili, czy nie przeprosili, tak? Tym bardziej, że Irlandia miała bardzo duże sympatie proniemieckie, tak? Sentymenty proniemieckie. To jest akurat ciekawe. Wiesz, jak zareagowali? Proszę? Jest to, nie chciałbym teraz już myśleć, bo dawno o tym czytałem. Nie chciałbym teraz myśleć, ale wiem, że tam w ogóle była taka sytuacja polityczna, że premier Irlandii wyraził ubolewanie po śmierci Adolfa Hitlera, złożył kondolencje, a wcześniej tam po jakiejś tam, nie wiem, śmierci przywódców alianckich, na przykład po zgonie Roosevelta, nie wysilił się na notę dyplomatyczną do
do USA, żeby przypomnieć, że przykro mu z powodu śmierci prezydenta, tak? Więc... Nie wiedziałem, że Irlandia była proniemiecka, ale, tak, no, ale jest coś takiego, że... im się śniło, że oni z pomocą Niemców odbiją Irlandię Północną, tak? Tak. I to była tam oczywiście pewna partia polityczna, czy też Sinn Féin, ta cała ta organizacja późniejsza, która bardzo mocno do tego nastawała, ale rząd, który był, też jakby grał na tych sentymentach, tak? Dobra, nie wchodźmy w to, bo wchodzimy już w historię, politykę, więc uciekniemy bardzo daleko. Mi to w ogóle nie przeszkadza i pytałem też słuchaczy i im to też nie przeszkadza, więc wszystko okay. Pod kontrolą. Mam głupie pytanie. Ale się tylko wrócił do tego zbrojenia, tak? Więc te okręty podwodne są dlatego potrzebne, że mogą mieć, że mogą być bardzo długo w rejonie i stwarzać zagrożenie. Mamy na Czarnym Morzu, to nie okręty nawodne robią tam różnicę, tylko podwodne. Póki są te podwodne, to nie będzie eksportu zboża ukraińskiego na drodze rozwiązania militarnego. To, co jest, ten eksport, który jest, to jest na drodze politycznej, tak? Mediacja Turcji, Ukrainy. Oni się zgadzają nie rozwalić tych okrętów. Nie atakować jednostek, które wpływają między korytarzem oczywiście wyznaczonym, między Odessą a cieśninami tureckimi, tak? Ze zbożem, ale za to Rosja ma również możliwość, że ich jednostki nie są atakowane, tak? I tam szereg koncesji ma z tego tytułu, tak? Że nie da się nie atakować, tak? Gdyby tylko chciała, to dzisiaj, tak? Idzie rozkaz do podwodnych, tak? Strzelają rakiety Kalib, tak? I cokolwiek by nie trafili, czy trafią ukraiński transportowiec ze zbożem, masowiec, czy turecki, czy jakikolwiek inny, to momentalnie przestaje być eksport, bo nikt nie wyśle jednostki, żeby ją stracić, żeby ryzykować utratę. Stawki z frachtu rosną, koszty rosną, nie ma eksportu, nie ma zboża dla Afryki, tak? Dlatego między innymi Rosja ten eksport dopuszcza, bo kraje afrykańskie w większości swojej masie popierają gdzieś tam w ONZ-cie Rosję, tak? Bo mają z tego tytułu pewne pomoc od nich pewną, tak? Czy my chociaż wiemy, ile łodzi okrętów podwodnych jest w tym... Wiemy. Morzu? Wiemy? Wiemy. Okej, czyli to chociaż wiemy. Wiemy, bo łącznie jest ich 7, tak? We flocie czarnomorskiej. 6 nowoczesnych, jeden taki jak nasz, już do trochę wiekowy kilo. I z tych 6, 4 są na rejonie. Jeden jest na Bałtyku, bo wrócił na remont. Był, na początku wojny był poza Ekwanem, tak? Rosjanie chyba nie założyli, że Turcja nie zamknie cieśni zgodnie z traktatem z Montreux. A oni to zrobili, tak? Więc połowa floty rosyjskiej została w Syrii, w Tartu. Mhm. I tam sobie stoi w Tartusie i właściwie się... Czeka nie wiadomo na co. Ona tam była też skontrolowana jako pana przeciwwaga dla sił alianckich, tylko znowu, Rosjanie chyba nie przewidzieli, że nie będzie przepływu przez cieśniny. Sądzili, że mogli sobie wymieniać tą flotę między Morzem Czarnym a Syrią, tak? I tam zostały 2, z tego jeden wrócił do Bałtyk jako na akwen, gdzie są jakieś tam naprawy, modernizacje robione, a 4 są w Morzu Czarnym, tak to nazwijmy. Żeby było śmieszniej, to stacjowały dla początku na Krymie, potem zostały w związku z pewnym zagrożeniem z atakami na bazę w Krymie przez stronę ukraińską wycofane do Noworosyjska. A w tej chwili nawet Noworosyjsk był zaatakowany przez jakieś tam drony ukraińskie, więc gdzieś ci Ukraińcy też starają się oddziaływać na te okręty. A dlatego oddziaływają na bazy, bo tam jest najłatwiej te okręty zaatakować, zniszczyć czy uszkodzić, tak? Bo w morzu jest to trudne, a wręcz dla Ukraińców niewykonalne. I teraz te okręty będąc w morzu sprawiają, że w każdej chwili może ta blokada wrócić, tak? I zatopienie krążownika Moskwa nie ma żadnego znaczenia, tak? W tym momencie. Oczywiście jako sukces propagandowy, taktyczny, tak? Tak jak nasz, powiedziałbym, nie wiem, bitwa pod Mławą, tak? Wszyscy się cieszymy, że bohaterstwo polskiego żołnierza, że pokazaliśmy, że potrafimy, tak? I tak dalej. Tylko, że ona w sensie operacyjnym czy strategicznym już nie miała znaczenia, tak? Tak samo tutaj. W sensie taktycznym, prestiżowym, moralnym, tak? Zatopienie Moskwy było bardzo fajnym sukcesem ukraińskim, które dało im tam, powiedziałbym, pewną satysfakcję przede wszystkim, że Moskwa, że to ten okręt, który tą Wyspę Węży tam zdobywał, strzeliwał, nie, który miał iść na gdzieś tam, a i go nie ma już, tak? I to był też największy okręt, w sensie gabarytowym. Tylko, że to była stara jednostka, tak? I jeszcze głupio użyta, tak? Ale te okręty podwodne faktycznie robią różnicę na Morzu Czarnym, tak? I one są tam kluczowym zagadnieniem. I zadam się do tego, czy podwodne są potrzebne. W ciągu ostatnich 20 lat ilość państw, które nie miały okrętów podwodnych wcześniej, a już się mają, wzrosła. I to nie chciałbym teraz strzelać liczbami, ale jest to paręnaście procent przyrostu, tak? Liczba okrętów podwodnych na świecie też wzrosła. Ona oczywiście lat temu 40 była kolosalna, bo Rosjanie sami mieli ich tam setki, tak?
Chińczycy i tak dalej, tych takich starych okrętów, ale było ich mnóstwo. To wynikało z wojny chyba. To wynikało z zimnej wojny. Ale potem był okres, kiedy pokasowano te okręty i były dość małe, było dużo mniej. W tej chwili od lat systematycznie liczba okrętów podwodnych wzrasta w służbie jednostek państw takich, powiedziałbym, cywilizowanych, tak to nazwijmy. Bo już nie liczę Korei Północnej, tak, czy, bo tam nigdy nie wiadomo, jaka one mają wartość, te okręty. Ale te, które są w państwach takich, powiedziałbym, nowoczesnych, cywilizowanych, to ta liczba państw i liczba okrętów wzrasta. To świadczy o tym, że wiele państw widzi w nich przeciwwagę dla silniejszych flot, tak? Państwa, które się boją Chińczyków, inwestują w okręty podwodne. Tajwan od lat 50 toczy spór o to, czy spór, może nie spór, to starania toczył o to, żeby dostać technologie podwodne i żeby i miał pieniądze, chciał kupić, tak, podwodne. Chciał kupić je we Francji, chciał kupić je w Holandii, chciał kupić je w Niemczech i za każdym razem Chińska Republika Ludowa, tak, blokowała to, tak? Cisnęła Niemców, cisnęła Holendrów, tak? Że jak sprzedacie technologię podwodną, żadną inną, chodziło o podwodne, to my przestaniemy z wami robić interesy. Odcinamy was od wszystkiego i wszędzie was będziemy sekować, tak? I te państwa się ugięły, tak? Jedynym ratunkiem dla Tajwanu byli Amerykanie. Amerykanie kiedyś kupili niemieckie stocznie, które produkują okręty podwodne konwencjonalne i była teoria, że kupili to po to, żeby tą technologię sprzedać przez Amerykę na Tajwan. Mhm. Ale też Niemcy się trochę zbuntowali, tak? Chcieli być w ten sposób wykorzystani, użyci. Tam się zmieniła też opcja polityczna, więc nie doszło do tego transferu. W związku z tym od kilku lat, 5 czy 6, Tajwańczycy, kiedy zobaczyli, że już się nie da kupić okrętów jako całości, zaczęli kupować ludzi, którzy mają pojęcie o okrętach podwodnych. I budować swoje fabryki. Inżynierów i w tej chwili pierwszy okręt podwodny tajwański zszedł na wodę, taki nowoczesny okręt podwodny. Tak? A przez 50 lat... od poprzedniego zakupu, kiedy Holendrzy tam jeszcze jakieś dwa sprzedali, takie nowoczesne czasy, ten bój trwało, te podwodne, i on jest tak ważny dla Tajwanu, bo to jest właśnie ta broń słabszego. Tak? I broń, która wymaga bardzo dużych sił, które są nieporównywalnie większe i droższe. Na Falklandach w 80 roku... Czemu pan nazywasz to bronią słabszego? No bo jeżeli nie stać mnie na marynarkę, która będzie równoważna marynarce przeciwnika, tak? No to buduje okręty podwodne, bo wtedy jeden okręt podwodny wymaga 20 jednostek czy 15 jednostek eskortowych po drugiej stronie. Ja wydaję miliard, tak? Tamty musi wydać 7 miliardów albo 8. Czyli w pewnym sensie te okręty na przykład dla nas byłyby dobrym rozwiązaniem. Dla nas jako Polski samej, jak najlepszym. Mhm. Dla nas jako Polski w NATO równie dobrym, ponieważ w NATO brakuje okrętów podwodnych z konwencjonalnych. Po trzecie, miejscem jakichś walk w przyszłości będą te wody litoralne, takie jak Morze Bałtyckie, Północne, tak dalej. Operowanie tutaj, nabywanie doświadczeń jest ważniejsze niż operowanie na Atlantyku, tak? Czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że Amerykanie pomogli Tajwanowi zbudować swoje pierwsze okręty podwodne? Z tego, co powiedziałeś? Amerykanie i parę innych jeszcze państw zachodnich, mniej lub bardziej oficjalnie, tak, pomagają... Może nieoficjalnie, może tak powiedziałbym trochę z ukryciem, ale pomagają bardzo mocno Tajwanowi. Czyli i dlatego była też, nie, może nie dlatego, ale oni tam byli z wizytą, co się bardzo nie podobało rządowi chińskiemu. To jest co innego. Ta wizyta Nancy Pelosi, tak, bo to chodzi o speakerze kongresu, tak? To jest trochę jeszcze inny wymiar. Znowu wchodzimy w politykę, ja jestem politologiem, nie chciałbym tutaj zastępować znanych postaci świata politologii. Ale to są super ciekawe rzeczy i mnie zawsze interesuje poziom skomplikowania tych rzeczy. To jest po prostu... To są takie szachy, że... To są szachy, tylko że wiesz... Ja wrócę do podwodnych, tak? Podwodne tego słabszego bronią są, że no historycznie zobacz, no. Niemcy pierwszą wojnę prawie że wygrali dzięki podwodnym, tak? Bo nie byli w stanie nabudować... Chociaż wtedy prawie im się udało, tak? Ale ekwiwalentu dla flot sojuszniczych, tak? I podwodnymi chcieli sprawę załatwić. Druga wojna światowa to również prawie że się im udało. Związek Radziecki, który nie miał doświadczeń budowy wielkich okrętów artyleryjskich, tak, czy lotniczych, spłodził setki okrętów podwodnych i stwierdzili, że zasypią po prostu Zachód podwodnymi. Tak? Więc to jest... Iran obecnie, tak, utrzymuje pewną, powiedziałbym, swoją zdolność do oddziaływania na Zatoce Perskiej dzięki takim niedużym podwodnym. Ma takie 3 kilo w miarę nowoczesne na woda Zatoki Arabskiej, czy Morza Arabskiego i takich 20 parę takich małych okrętów po 200 ton nowych, nie wiem, czy nowoczesnych, ale nowych na Zatoce Perskiej. I mówię tak, no my możemy te 20 okrętów stracić, tylko te 20 okrętów kosztuje mniej więcej tyle, co 5 metrów pokładu lotniskowca, tak? Ale te 20 okrętów to któryś się przedrze, tak?
Jaką mamy szansę w tym momencie na to, żebyśmy wrócili do tego, chociaż żebyśmy mieli 3 okręty podwodne? Nie wiem. Mamy to w planach. Gdzieś nikt się nie odżegnuje od tego, żeby budować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku gdzieś... Budować swój czy kupować? No i tutaj znowu wracamy do pewnego paradoksu, nie? Bo musimy budować, ale budować nie powiedziałem, czy w Polsce, czy za granicą, dobra? Tak się umówmy. W Polsce to w mojej opinii byłoby trochę trudne, ale to znowu jest kwestia pewnej woli i pewnej akceptacji kosztów, tak? Są przypadki, że okręty były składane w innym kraju niż kraj dotyczący technologii. Przykład, jeszcze powiem tak, Włosi budują swoje okręty na podstawie wspólnego niemiecko-włoskiego projektu, ale robi to potężna firma, która robi wszystko, więc mają doświadczenie w tym względzie, ale robią. Koreańczycy, Turcy robią na licencji niemieckiej, tak? Żeby nie być po jednej stronie tego, powiedziałbym, to Francuzi z kolei sprzedali swoje technologie i licencje i też budują okręty w Brazylii i w Indiach. Więc jeżeli jest taka wola, to można to zrobić. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że to może być trochę dłużej, trochę drożej, tak? Ale pytanie jest, czy ile z tego wraca w formie rozwoju technologii do własnego przemysłu. Więc nie chciałbym tutaj jakby precyzować, nie? Czy to u nas, czy to nie u nas, tak? Mam swoje tam przemyślenia, koncepcje, że może gdzieś indziej te okręty budować, ale za to my zbudujemy coś, co mamy dobrego, na przykład obecnie wprowadzony niszczyciel min Albatros, tak? To jest przykład okrętu, który jest światowej klasy, tak? I są też... Właściwie nikt na świecie takiego nie robi już, tak? Ci, co robili, to przestali, bo stwierdzili, że mają dużo i na razie nie potrzebują. Mówię o Niemcach, tak? A cała reszta świata buduje okręty przeciwminowe z plastiku, tak? I on mają swoje zalety, ale mają też swoje wady, więc nasz stalowy, a magnetyczny niszczyciel jest unikatem na skalę światową, ale unikatem pozytywnym, tak? Nie, unikatem białym słoniem. I jakie uważasz, że powinniśmy kupić albo zbudować okręty podwodne? Jak masz jakiś typ konkretny? Nie, aż tak to nie mogę powiedzieć, że konkretny typ, tylko że... Bo pewnie nie ma ich jakoś dużo, są jakieś konkretne modele. Nie, na rynku właściwie są Szwedzi, Francuzi i Niemcy, tak? Mm-hmm. Jak się, powiem tak, żeby nie odpowiedzieć na pytanie, ale jednak trochę odpowiedzieć, to proponuję spojrzeć na to, ile każdy z tych krajów wyeksportował okrętów podwodnych. Mm-hmm. Tak? Mówię o nowoczesnych okrętach, tak? Ile wyeksportował, ile sprzedał i będziemy mieli odpowiedź na to, gdzie. Pytanie, jak to zrobić mądrze, tak? Jak to zrobić mądrze i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, pytanie jest też, ile to trwa? To trwa około 10 lat, tak? Gdybyśmy dzisiaj podjęli decyzję, że kupujemy podwodne, bo mamy na to pieniądze i mamy decyzję polityczną, to trzeba powiedzieć, że okręt wejdzie do służby za lat 10, tak? To jest taki proces, tak? Jak słyszałem ostatnio, właśnie na jakimś byłem na konferencji i słyszałem taką właśnie opowieść o US Navy i tam jest powiedziane, że w Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest pisane, że Kongres będzie utrzymywał flotę, a wojska lądowe powoływał w przypadku zagrożenia. I to jest taki sprzed 200 lat ponad, tak? Zapis, który pokazuje problem marynarki. W tamtych czasach wojska można było powołać, tak jak Mela Gibsona w Patriocie, tak powiedzieć, będziesz armią kontynentalną od jutra, tak? I macie stawać do walki i walczyć, tak? Wiem, że to się zmieniło, wiem, że dzisiaj to nie jest tak samo, bo dzisiaj żołnierz wojsk lądowych też musi być wyszkolony przez ileś lat, miesięcy, tak? Ale szybciej można pewne rzeczy stworzyć, niż w Navy. Tam wtedy Navy miała być utrzymywana na co dzień, na czasie, kiedy nie ma wojny, bo budowa okrętów u mnie wtedy trwało. Tak? To nie jest proces jakby jest szybki. Szkolenie ludzi, szkolenie tego, jak tak, muszą ale, pływać. Ale, ale samo wytworzenie okrętu trwa latami, tak? Bo to są rzeczy jednostkowo robione, na zamówienie. Nie ma sklepu z silnikami okrętowymi, tak? Czy z turbinami, czy z wyrzutniami torpedowymi, tak? Nie ma sklepu, że przychodzisz i mówisz, ja bym poszedł taką spółeczkę, nie? No nie ma tak, nie? Tu się zamawia, ktoś po to tworzy zdolności, ktoś ma wiedzę, tworzy po to zdolności produkcyjne, mówi, dobrze, no zrobimy, ale tak, mamy tutaj, robimy 3 wyrzuty dla kogoś, skoczymy za 2 lata, zrobimy wam za 5 lat, tak? I to chyba jest trudniej niż z myśliwcami, bo myśliwce można kupić, ale chyba więcej się ich produkuje niż łodzi podwodnych. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I tam jest to jednak linia produkcyjna, tak? I ja wiem, że ona jest w stanie zrobić 3-4 myśliwce na miesiąc, tak załóżmy, mówimy o F-35, to też jest kwestia pewnych tam priorytetów, wyborów, decyzji politycznych. No można zwiększyć te linie oczywiście, to też wymaga czasu. Tak samo jak z czołgami, jak z każdym inną rzeczą. A podwodne to bardziej manufaktura, tak? To bardziej manufaktura i to jest trudniejsze i dłużej trwające. Dobiliśmy do 11, jak coś. Więc my możemy się zbliżać do końca. Możemy się zbliżać do końca. Aha. Jak chcesz jeszcze coś powiedzieć, to śmiało. A jak nie, to jak dla mnie
Chociaż chyba ci przerwałem. Przerwałem ci? Nie. Chcesz jeszcze coś dodać w takim razie od siebie? Nie, bo no, nie chcę cię przeciągać. Nie, no chciałbym powiedzieć tylko tyle, że należy zawsze spojrzeć na to kompleksowo, tak? Że nie można przeciwstawiać sobie czy podwodnych fregatom, czy fregat podwodnym, tak? Nie można przeciwstawiać marynarki, wojskom lądowym, siłom powietrznym. Nie można no, robić tego wyboru typu tata czy mama, tak? To trzeba być jedno i drugie. Patrzeć na te wszystkie elementy, jak właśnie jako elementy systemu, tak? Że to jedno z drugim współdziała, że suma 100 jedności daje 105, 110, 120, tak? To jest takie niematematyczne, ale to właśnie jest ten efekt synergii, tak? Że fregaty z podwodnymi razem jako system działający będą miały większą siłę niż każde z nich osobno liczone. Że marynarka wojenna, która będzie sprawna i silna, tak? Ona nie ma być gigantyczna. To nam się nie marzy się Royal Navy, tak? Czy tam US Navy, tak? Nam się marzy marynarka taka na miarę naszych potrzeb. I to jest właśnie argument też ciekawy, tak? Jak ktoś porówna plany modernizacji technicznej sprzed wojny na Ukrainie i obecnie, to zobaczy, że w przypadku marynarki marynarze nie dołożyli żadnego nowego elementu. Nie powiedzieliśmy, skoro jest wojna, to kupcie jeszcze coś. Nie, dlaczego? Bo te nasze plany i wtedy były przemyślane bardzo porządnie i teraz są przemyślane bardzo porządnie i one wtedy były realne, nie były na wyrost, tak? Nie były niedoszacowane też i teraz też nie są na wyrost. One są takie same, bo wynikały z naszych potrzeb. I dlatego to chyba jest najlepszy jakby dowód na to, że one są sensowne, że dzisiaj nikt nie chce w ogóle sytuacji powiedzieć, dobrze, to kupcie tam jeszcze kolejnych 6 fregat, albo kupić 20 podwodnych, tak? Nie. Bo powiedziałem ci na początku naszej dyskusji, dlaczego nie 20? Bo nie ma takiej potrzeby. Bo nie ma takiej potrzeby, no to bardzo prosto. To, co byśmy chcieli, to, co żeśmy, ja bym uargumentowali pewnym gdzieś tam procesie, że zostało to zaakceptowane, no teraz oczekujemy, żeby gdzieś tam to wszystko się wykonało. I to się robi, bo być może w przyszłym roku piszemy tego właśnie te fregaty, tak? 3. Będą świetnym, powiedziałbym, najsilniejszym systemem chyba w Wojsku Polskim. Jeżeli tak się to uda, jeżeli do tego dołączą podwody, to będziemy mieli naprawdę marynarkę, nowoczesną, niedużą marynarkę na miarę własnych potrzeb. Tylko to, ta niedużość i ta nowoczesność, to nie może być, wiecie, no, nawet tej niedużości trzeba mieć umiar, tak? Bo nam wyjdzie maluszek taki, wiesz, nie? Który był samochodem, ale tylko, wiesz, przez przypadek nazwany samochodem. I tutaj, żeby o tym pamiętać, tak? I że to takie rozgrywanie czasami na emocjach, a szczególnie cywili, którzy no, nie muszą się na tym znać, tak? Ale że fregaty nam nie obronią Polski, tak? Nie wygrają nam wojny z Ukrainą. Wygrają, tak? Dlaczego? Bo jeżeli fregaty sprawią, że nie trzeba będzie trzymać 2 brygad pancernych czy zmechanizowanych na wybrzeżu i 3 zestawów Patrioty i 6 Narwi, tak? Odciążą po prostu ten tak, obszar. To te pieniądze, które trzeba by sobie tylko część zadań wykonać, tak? Tej marynarki, żeby te pieniądze tam ulokować w wojskach innych, są kilkakrotnie większe niż to, co trzeba dać na marynarkę. A druga rzecz jest ciekawsza jeszcze taka, i to już kończę, że marynarka wojenna to jest również ambasador, to jest poseł pełnomocny państwa na czas pokoju i kryzysu. Marynarka wojenna może dzisiaj oddziaływać, jeżeli było zagrożenie dla Finlandii, tak? To jeżeli byśmy mieli fregaty, wysyłamy 3 fregaty do portów fińskich i to jest tak, jakbyśmy wysłali brygadę czy dywizję. Tylko przesłanie brygady czy dywizji trwa tygodniami, a tutaj jest 16 godzin. I są i zmieniają sytuację operacyjną na froncie, tak? Bo mają zasięgi radarów, zasięgi rakiet, są ciężkim orzechą do zrozumienia i zmieniają sytuację. I już kończąc, patrzmy, kto jest pierwszym wysłannikiem państwa pod tytułem United States of America w rejon zapalny, jakikolwiek. Jest to flota, jest to niszczyciel typu Arleigh Burke, tak? Dzień dobry. Jest to niszczyciel, który ma potencjał przeciwlotniczy porównywalny z potencjałami niejednych państw. I on jest pierwszym rzeczą, która się wysyła. Mówią, jesteśmy tu, patrzymy na was, tak? Kto cały czas pływa między Tajwanem a Chinami i mówi, są wody międzynarodowe, my tutaj pilnujemy tego. Właśnie jak US Navy. I to właśnie ze względu na to, chyba to jest coś, czego większość ludzi, ja sobie też nie zdawałem sprawy, że te pociski mają taki zasięg. Powiedziałeś 2400 kilometrów? Tak, tak powiedziałem. No to to jest gigantyczny zasięg. To jest gigantyczny zasięg, który pozwala na to, żeby pocisk przeleciał do nas od zachodu. Mhm. Albo od południowego, od 3, o tak powiedzmy, tak? Że poleci doliną Odry, Nysy i wleci od nas z przestrzeni czeskiej. A nie jesteśmy w stanie obronić 300 tysięcy kilometrów kwadratowych, wszędzie nastawiać rakiet przeciwlotniczych, tak? Ale jeżeli postawimy barierę z marynarki złożoną, tak? To będzie już ciężej, dużo ciężej. To ona powstrzyma, bo to nie musimy bronić całego tutaj państwa, tylko postawimy ją tak, powiedziałbym, w poprzek między Elblągiem a Holandią, tak nazwijmy. I tu też jesteśmy w stanie stworzyć taką barierę, która zatrzyma to wszystko. Dobra.
Bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę. No, dziękuję również. A powiedz jeszcze ludziom, gdzie można cię znaleźć w internecie. A ja nie jestem osobowością medialną taką, żeby gdzieś szukać specjalnie. Ale jeżeli ktoś chce posłuchać tego, co miałem do powiedzenia, to byłem zapraszany kilkakrotnie do różnych osób, które zajmują się bardziej profesjonalnie taką dziedziną. Więc jeżeli ktoś wygoogla moje nazwisko Tomasz Witkiewicz, to znajdzie kilka miejsc, w których się pojawiałem powiedziałbym, w naturze. Oni nie mówią Łódź Podwodna. A nie, to nie jest naprawdę dla mnie problem. A druga rzecz jest taka, że gdzieś napisałem również sporo artykułów wszelkiego rodzaju, więc jeżeli ktoś poszuka po periodykach, to też można znaleźć parę moich wpisów. Jeszcze portal stowarzyszeniowy czasami też coś napiszę dla mojego znajomego, więc jest kilka miejsc, gdzie można mnie znaleźć. Aczkolwiek najbardziej chyba przez Twitter, bo tam czasem jak coś napiszę, to się pochwalę. No. Tak, ja się jak coś przez Facebooka się nie mogłem dobić. Do mnie nie. Do mnie Facebooka jest bardzo trudno. Także wchodzę raz na 3 lata. Wszystkich przepraszam, że tak to robię, ale... Na YouTubie jest sporo materiału Strategy and Future, podróż bez paszportu i jakieś popularne podcasty. No tak, to wynika z mojej chęci, żeby porozmawiać z tymi, z którymi się nie zgadzam często gęsto, więc taka była moja motywacja. Stąd zacząłem istnieć w tej przestrzeni medialnej. To jest bardzo dobra cecha. Dobra. Dziękuję również. Dzięki. Siemano, nowe podcasty w środę, niedzielę, 19:00. Pozdro.